Otwieram 9. sesję Rady Miejskiej. Witam serdecznie radnych. Witam zaproszonych gości, radnego powiatowego pana Andrzeja Fryta, prezesa Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Dobrej pana Piotra Gablera, kierowników jednostek, sołtysów, burmistrza, pana zastępcę burmistrza, pracowników urzędów miejskiego oraz wszystkich przybyłych gości. Proszę radnych o potwierdzenie swojej obecności na tablecie w celu stwierdzenia kworum. Stwierdzam, że na stan 15 radnych Rady Miejskiej w Dobrej sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Radni wraz z zawiadomieniami otrzymali porządek obrad 9 sesji Rady Miejskiej w Dobrej. Czy są wnioski o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad? Widzę, że nie ma. W takim razie przedstawię porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, stwierdzenie kworum. Punkt trzeci, przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt piąty, interpelacje i zapytania radnych. Punkt szósty, sprawy samorządu. Punkt siódmy, sprawozdanie burmistrza Dobrej z działalności międzysesyjnej oraz realizacji podjętych uchwał. Punkt ósmy, raport o stanie gminy Dobra. Podpunkt A, przedstawienie raportu za 2018 rok. Podpunkt B. Debata nad raportem o stanie gminy Dobra z udziałem radnych oraz mieszkańców gminy. Podpunkt C. Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi Dobrej. Projekt numer 981/19. Punkt 9. Absolutorium dla burmistrza Dobrej za 2018 rok. Podpunkt A. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dobra za 2018 rok. Podpunkt B. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Dobra za 2018 rok. Podpunkt C. Przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Dobra. Podpunkt D. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Dobra za 2018 rok. Podpunkt E. Dyskusja. Podpunkt F. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Dobrej opinii o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium. Podpunkt G. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium z wykonania budżetu gminy Dobra za 2018 rok. Podpunkt H. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Dobra za 2018 rok. Projekt numer 982/19. Podpunkt I. Głosowanie nad absolutorium dla burmistrza Dobrej z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Projekt numer 983/19. Podpunkt 10. Podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt 1. Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Projekt numer 984/19. Podpunkt 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dobra na lata 19-26. Projekt numer 985/19. Punkt 11. Wolne wnioski i interpelacje. Punkt 12. Zamknięcie obrad. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Informuję, że protokół numer 8/19 z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Dobrej był wyłożony do oglądu przed posiedzeniem Rady. Stwierdzam, że jest napisany zgodnie z przebiegiem sesji, dlatego zgłaszam wniosek o nieodczytywanie go. Przejdźmy do głosowania. Kto jest za jego przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Stwierdzam, że protokół nr 8/19 sesji Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 maja 2019 roku został jednogłośnie przyjęty przez Radę bez odczytywania. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Dobrej są do wglądu w biurze Rady w godzinach pracy urzędu. Przechodzimy do punktu 5. Interpelacje i zapytania radnych. Przypomnę tylko, że zgodnie z artykułem 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym proszę radnych o zgłaszanie interpelacji na piśmie. Nie ma, w takim razie dziękuję. Zamykam ten punkt. Przechodzimy do punktu 6. Sprawy samorządu. Tutaj w tym punkcie jest
Pragnę zaznaczyć, że jest z nami laureatka Druchna, która otrzymała tytuł Wielkopolskiego i Powiatowego Strażaka Roku. Dlatego korzystając z tej okazji chcieliśmy tutaj uhonorować i proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pewnie mi potrzebowało wsparcia. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo Sołtysi, 11 maja w Lądku, to jest na terenie powiatu słupeckiego, odbył się Wielkopolski Wojewódzki Dzień Strażaka. Na tym obchodach tego Dnia Strażaka szczególne wyróżnienie odebrała druhna pełniąca naczelnik Służby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej. Mieszkańcy naszego miasta, głównie Karolini Idzi, która z nami tutaj jest, wojewódzkie władze strażackie w uznaniu wybitnych zasług w działalności przeciwpożarowej i ratowniczo-gaśniczej przyznały tytuł Wielkopolskiego Strażaka Roku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej za rok 2018. Kontynuacją i dalszymi wyróżnieniami pani Karolina Idzi została uhonorowana również na powiatowych obchodach Dnia Strażaka 18 maja, które odbyły się w Przykonie, gdzie właśnie druhna Karolina Idzik odebrała tytuł Strażaka Roku 2018 powiatu tureckiego. Pani Karolina Idzik to 20-letnia mieszkanka właśnie Dobrej, od kilku lat aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności, posiada kurs podstawowy strażaka ratownika oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz jest honorowym dawcą krwi. Dziękujemy Pani Karolino, że w tak młodym wieku jest Pani dla nas dumą, że dzięki Pani pracy, działalności nasze miasto i nasza gmina ma się tu pochwalić. Dziękujemy, że jest Pani też wzorem do naśladowania dla nas, ale też i dla młodych ludzi. Dziękujemy również Pani rodzicom, bo przecież tata to długoletni strażak ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej i to pewnie on zaszczepił w Pani pasję do wykonywania tej działalności, ale pewnie gdyby też nie wsparcie mamy, to też by było ciężko i zrozumienie mamy, też by było ciężko być w tym miejscu, w którym Pani dzisiaj się znajduje. Także jeszcze raz bardzo serdecznie w imieniu swoim własnym, w imieniu władz samorządu miasta i gminy Dobra dziękuję Pani za Pani działalność. Poproszę w tym momencie tutaj Pana Przewodniczącego, aby odczytał taki stosowny list gratulacyjny też jeszcze, który pozwolimy sobie za chwilę na Pani ręce złożyć. List gratulacyjny dla druhny Karoliny Idzik z okazji otrzymania tytułów honorowych Wielkopolskiego Strażaka OSP RP roku 2018 oraz Strażaka roku 2018 powiatu tureckiego. W imieniu samorządu gminy Dobra składamy Pani serdeczne gratulacje. Tytuły te są wyrazem uznania dla Pani służby w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej. To piękny przykład przede wszystkim niesienia pomocy tym, których życie, zdrowie lub mienie jest zagrożone. Dzięki takim postawom Ochotnicza Straż Pożarna cieszy się zaufaniem społecznym. Wierzymy, że Pani aktywność zgodna ze strażackim etosem będzie wzorem dla innych. Życzymy Pani sukcesów we wszystkich podejmowanych działaniach, a także pomyślności w życiu osobistym. Zapraszam Panią tutaj do nas. Przepraszam.
Jak już wspomniałem na początku, jest tutaj z nami pan prezes miejsko-gminnego OSP Herbertowy, dlatego bardzo proszę pana Piotra Gendera o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, panie wiceburmistrzu, szanowni państwo. W imieniu zarządu oddziału miejsko-gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Dobrej, tu wraz z duchami z zarządu, chcielibyśmy się dołączyć do gratulacji, które przed chwilą pan burmistrz z całą delegacją wręczył duchnie Karolinie. Zacznę może od takiej krótkiej refleksji. Uczestniczyłem oczywiście w obchodach wojewódzkich miasta Żaka. Miałem przyjemność oglądać tą uroczystość, jak Karolina przyjmowała ten zaszczytny tytuł, następnie tytuł strażaka w powiecie. Ze zdziwieniem po powrocie i po kilku dniach doszły do mnie słuchy o zazdrości dla Karoliny. Chociaż o dłuższym przemyśleniu jest czego ci zazdrościć. Także myślę, że duchowie z wieloletnim stażem mają ci czego zazdrościć łącznie z nami. Także wszystkiego dobrego. Odczytam teraz króciutki list. Z okazji otrzymania zaszczytnych tytułów Wielkopolskiego Strażaka, Strażaka Roku Powiatu Tureckiego, w imieniu zarządu oddziału miejsko-gminnego Dobrej składam pani serdeczne gratulacje. Wyróżnienia te są zwieńczeniem wysiłków, którymi musiała pani sprostać w trakcie pełnienia odpowiedzialnej służby strażaka ochotnika w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrej. Służba w Straży Pożarnej to przede wszystkim niesienie pomocy tym, których życie, zdrowie lub imię są zagrożone. Nieszczęścia przychodzą zwykle nagle i niespodziewanie, ale strażacy są zawsze w gotowości, by szybko i sprawnie ruszyć na ratunek. Dzięki temu Straż Pożarna cieszy się w Polsce ogromnym zaufaniem społecznym. Wierzę, że pani aktywność zgodna ze strażackim etosem będzie wzorem dla innych druhów OSP. Życzę pani sukcesów we wszystkich podejmowanych działaniach w służbie społeczeństwu, a także pomyślności w życiu osobistym zgodnie z piękną strażacką dewizą Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek. Poprosimy cię, Karolino. Wręczymy w imieniu zarządu ten list i skromnie upominę. Głos. W takim razie zamykam ten punkt. Przechodzimy do punktu 7. Sprawozdanie burmistrza Dobrej z działalności międzysesyjnej oraz realizacji podjętych uchwał. Proszę pana burmistrza o przedstawienie informacji. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, sprawozdanie z działalności burmistrza Dobrej z działalności właśnie międzysesyjnej. To już tradycją się stało, że przekazane zawsze jest w formie papierowej państwu radnym. Jeżeli są jakieś pytania, ktoś wymaga uszczegółowienia, to służę państwu swoją osobę. Dziękuję. Czy są jakieś zapytania? Nie. W takim razie przystępujemy do omawiania punktu 8. Raport o stanie gminy Dobra. Podpunkt A. Przedstawienie raportu za 2018 rok. Proszę pana burmistrza o przedstawienie raportu o stanie gminy Dobra za 2018 rok. Raport o stanie gminy Dobra
został Państwu Radnym, w ogóle społeczeństwu udostępniony na stronach Biletynu Informacji Publicznej, zgodnie z tym terminem, który został wskazany w zmianie ustawy o samorządzie gminnym, czyli do 31 maja. Wszyscy ci, którzy chcieli się z nim zapoznać, mieli okazję, bo liczy sobie on 83 strony i prezentuje te wszystkie zagadnienia, które ustawa na raport nałożyła, a tak naprawdę nałożyła na mnie jako burmistrza Dobrej, aby w tym raporcie się znalazł. I jesteśmy w takiej oto sytuacji, że w 2019 roku, czyli w tym roku, po raz pierwszy burmistrz Dobrej właśnie po zmianie ustawy o samorządzie gminnym ma obowiązek przygotowania i przedstawienia Radzie Miejskiej rocznego raportu o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Dobrej. Powyższy raport jest rozpatrywany na tej sesji, bo po moim wystąpieniu pan przewodniczący otworzy dyskusję i musi być rozpatrzony przed punktami czy omawianiem kwestii związanych z absolutorium. Ustawa obliguje do przeprowadzenia w czasie sesji debaty, o której już wcześniej wspomniałem, nad raportem, do której oprócz radnych dopuszczono również mieszkańców. I to jest taka nowość, bo oznacza to wprowadzenie po raz pierwszy do polskiego ustawodawstwa samorządowego formuły wysłuchania publicznego. Do głosu będą dopuszczeni, czy mogli być dopuszczeni mieszkańcy, których zgłoszenia zbiorą wymaganą liczbę podpisów, liczby 20 w przypadku naszej gminy, a obowiązek raportowania przed życie z początkiem obecnej kadencji samorządu powinien być przedstawiony przez burmistrza Rady Miejskiej Dobrej do końca maja, o czym wcześniej już wspominałem i miało to miejsce. Raport o stanie samorządu to nie tylko sprawozdanie działalności, ale też jest to okazja do prezentacji działań zrealizowanych przez władze samorządowe w poprzednim roku. Raport kompleksowo informuje o jakości życia, poziomie rozwoju danego samorządu, wskazuje mocne strony i problemy do rozwiązania w każdej sferze, za którą jest odpowiedzialny lub ma na nią jakiś wpływ. Raport o stanie gminy Dobra jest prezentowany w sytuacji, kiedy w ubiegłym roku nastąpiła zmiana na stanowisku burmistrza Dobrej. Wymóg ustawowy jednak nakazuje obecnemu organowi wykonawczemu udzielenie bądź nieudzielenie wotum zaufania z pełnymi konsekwencjami dla obecnie urzędującego burmistrza. Tak jak już tutaj przed chwileczką wspomniałem, raport obejmuje rok 2018. Tak jak Państwo tu wszyscy zebrani wiecie, pod koniec listopada z tego dokładnie miejsca, w którym teraz się znajduję, składają ślubowanie, także można powiedzieć, że 1/12 roku ta odpowiedzialność dziś spoczywa na mnie. Pozostała część jest, bo może którego słowa użyję po stronie, ale dotyczy burmistrza poprzedniej kadencji. Co w tym raporcie znajdziemy, Szanowni Państwo? Jest tu opisana analiza stanu gminy, gdzie znajdziecie charakterystykę gminy, położenie, powierzchni gminy, znajdziecie sołectwa opisane, jakie funkcjonują na terenie naszej gminy, uwarunkowania historyczno-kulturowe. Myślę, że warto z tym raportem się zapoznać. Jeżeli ktoś z Państwa tego jeszcze do tej pory nie uczynił, to warto taką elementarną wiedzę na temat naszego samorządu z tego raportu przyswoić. Mamy też rozdział mówiący o demografii. Tutaj bym się chwilkę zatrzymał, ponieważ potencjał demograficzny oraz zmiany struktury demograficznej wywierają, jakby nie patrzeć, istotny wpływ na przebieg procesu społeczno-gospodarczy danej jednostki samorządu. Determinują też m.in. rozmiary potrzeb w zakresie infrastruktury społecznej, stopień aktywności zawodowej, a także współdecydują o przebiegu przyszłego rozwoju. I w okresie od początku do końca 2018 roku liczba mieszkanych i mieszkańców zmniejszyła się o 35 osób. Przez to na 31 grudnia 2018 roku wynosiła 6128 osób, w tym 3048 to kobiety, 3080 mężczyźni. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych prezentuje się to następująco. Liczba mieszkanych w wieku przedprodukcyjnym, czyli od 15 lat i mniej wynosiła 506, a mieszkańców 528. Liczba mieszkanych w wieku produkcyjnym od 16 do 60 lat wynosiła 1768 osób, a mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosiła 2145.
Liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 806, a liczba mieszkańców 375. W 2018 roku narodziło się w gminie 46 osób, w tym 19 dziewczynek i 27 chłopców, a zmarły 84 osoby, w tym 49 kobiet i 35 mężczyzn. To pokazuje nam, szanowni państwo, tę tendencję, że społeczeństwo nam się starzeje. Znajdziemy też w tym raporcie zasoby przyrodnicze, którymi dysponujemy na terenie naszej gminy. Jest też informacja na temat wód powierzchniowych, klimatu naszej gminy, obszarach prawnie chronionych, o przedsiębiorcach. Tu też chwileczkę się zatrzymam, gdyż w miasteczku i w jego okolicy skupione są różne zakłady produkcyjne, m.in. fabryki okien PZV, zakłady konfekcji sportowej, rozlewnia wód, piekarnie, ubojnie i masarnie. W gminie Dobra można wyróżnić 246 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W 2018 roku zarejestrowano w gminie 35 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności tych przedsiębiorstw były usługi budowlane, transportowe i handlowe. W 2018 roku wyrejestrowało swoją działalność 22 przedsiębiorców. Te informacje też znajdziecie państwo, to są wymienione te największe przedsiębiorstwa, które na terenie naszego miasta i gminy funkcjonują. Po analizie liczby i struktury podmiotów działalności gospodarczej można stwierdzić, iż w gminie Dobra tkwi potencjał rozwoju małej przedsiębiorczości oraz że teren gminy jest atrakcyjny do prowadzenia działalności gospodarczej. Przy odpowiednim oczywiście wsparciu tego sektora gospodarki może on w sposób znaczący wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej zarówno gminy poprzez podatki, jak również jej mieszkańców poprzez wzrost zatrudnienia. Następnym działem tego raportu, który omawiam, jest realizacja strategii, programów i polityk obowiązujących w 2018 roku. Jako pierwsza jest tutaj wskazana strategia rozwoju gminy Dobra na lata 2014-2020, bo ta strategia jest kluczowym dokumentem, który poprzez swoją zawartość, a także sposób dochodzenia do ujętych w nim rozwiązań systematyzuje wiedzę o gminie, wyznacza długofalowe kierunki jej rozwoju oraz wskazuje działania, których realizacja przyczyni się do rozwoju całego obszaru. Mamy też zintegrowaną strategię rozwoju gospodarczego gminy powiatu tureckiego na lata 2015-2025, lokalną strategię rozwoju kierowaną przez społeczność krakowskiej gminy rozwoju na lata 2016-2023, lokalny program rewitalizacji gminy Dobra i ten program jest tutaj dosyć ładnie też opisany w tym raporcie, bo są wymienione te wszystkie zagadnienia, które przy tworzeniu tego programu były zakładane do realizacji, ale też są już opisane te, które udało się zrealizować. Są wskazane też kwoty środków finansowych, które na te zadania były przeznaczone, były planowane. Do tych planowanych zadań są wskazane, no, zakładane koszty realizacji. Posiadamy też program ochrony zdrowia. Szczególnie dotyczy to gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Dobra na 2018 rok oraz program przeciwdziałania narkomanii dla gminy Dobra na 2018 rok. Te dwa programy były przedmiotem już obrad sesji, były też szeroko państwu radnym już w tym roku prezentowane. Jako gmina posiadamy też program współpracy gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018. I tutaj są też w tym raporcie wykazane te wszystkie instytucje, z którymi współpracujemy w ramach tego programu. Są to ochotnicze straże pożarne, Miejsce Gminy Ludowe, Sił Sportowych Wicher Dobrej, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dobskiej, Stowarzyszenie Odnowa i Rozwój Żeronik, Stowarzyszenie Rozwój Miejscowości Skęcznie wraz z Łatwiej, Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkolnych i Szkolnego w Piekarach, Szkoła z Przyszłością, Stowarzyszenie Sportowe Michłowice, Koło Łowieckie nr 13 Szarak, Stowarzyszenie Domu Pomocy Społecznej Razem w Skęcznie, Koła Gospodyń Miejskich i Stowarzyszenie Druga Młodzież. Współdziałanie gmin Dobra z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku obejmowało współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym. Ja już tutaj się nie będę nad tymi poszczególnymi działaniami rozwodził, bo tutaj ładnie to wszystko w tym raporcie jest opisane. Możecie państwo zobaczyć, jakimi środkami dysponowaliśmy, jakie środki były w tym charakterze finansowym przekazywane, ale też jakie działania podejmowaliśmy jako samorząd w zakresie tym pozafinansowym. W
Też tutaj w tym raporcie, to też jest tak tutaj dosyć ładnie opracowane, znajdziecie Państwo zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych. Jest tu sporo tych zadań, które były realizowane w tamtym roku i myślę, że też łącznie z kwotami, które udało się pozyskać na dofinansowanie i ostatecznymi kosztami realizacji tych wszystkich zagadnień. Też jest opisany program, w tym raporcie program Wielkopolskiej Odnowy Wsi i fundusze sołeckie, które w 2018 roku były właśnie przez poszczególne sołectwa zrealizowane, a przypomnę, jest ich 27. Następny dział tego raportu to jest realizacja zadań przez jednostki organizacyjne Gminy Dobra. I tutaj są wykazane wszystkie jednostki organizacyjne gminy, łącznie z Urzędem Miejskim. Zacznę od Biblioteki Publicznej, bo biblioteka i jej zbiory stanowią dobro narodowe, mieści się w tym budynku, w którym się teraz znajdujemy. Oczywiście działalność biblioteki służy zachowaniu dziedzictwa narodowego. Głównym zadaniem biblioteki jest organizacja i zapewnienie dostępu do zasobów dorobku nauki, kultury polskiej oraz światowej. Prawo korzystania z biblioteki ma charakter powszechny, bezpłatny na zasadach określonych w ustawie. W 2018 roku w Bibliotece Publicznej Dobrej zatrudnione były 3 osoby. Był to dyrektor biblioteki pełnoetatowy w wymiarze pracy, pracownik bibliotekarz na 1/2 etatu oraz strona księgowa na 1/12. Źródła finansowania biblioteki w 2018 roku to dotacje od organizatora, czyli od nas, w wysokości 106 855 zł oraz dotacja od Biblioteki Narodowej w kwocie 4796. Wszystkie te instytucje i jednostki, które będę tutaj omawiał, one są szerzej tu opisane. Ja się tylko skupiam na informacjach dotyczących zatrudnienia i środków finansowych, w oparciu o które funkcjonowały, ale te szersze informacje też Państwo dotyczące funkcjonowania poszczególnych jednostek w tym raporcie znajdziecie. Następna jednostka to jest Centrum Kultury Dobrej. Też jesteśmy w tym budynku, biblioteka i Centrum Kultury funkcjonuje w tym samym budynku. Mamy też przykład tego, że się rozbudowuje, bo jak sobie tak zerkniemy naprzeciwko mnie, mamy już tutaj widzimy instalacje elektryczne, gdzieś tam dojedą i schody pewnie będą tam budowane. Przed chwilą tam słyszeliśmy, jak funkcjonują też urządzenia i pracownicy działają w temacie tak, aby ten remont jak najszybciej zakończyć. W 2018 roku w Centrum Kultury Dobrej zatrudnione były następujące osoby. Dyrektor, instruktor do spraw muzyki i organizacji imprez, akustyk, pracownik obsługi oraz księgowa na 1/17 etatu. Budżet według planu finansowego to 457 201,20 zł. Oczywiście Centrum Kultury prowadziło wiele zajęć i kół artystycznych organizowanych właśnie przez Centrum Kultury. Następną jednostką, która w raporcie jest wskazana i opisana, jest Miejsko Gminne Ośrodek Pomocy Społecznej Dobrej. To jest bardzo obszerna informacja. Miejsko Gminne Ośrodek Pomocy Społecznej Dobrej jest jednostką organizacyjną Gminy Dobra, powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej oraz innych zadań powierzonych na podstawie odrębnych przepisów i działa na terenie Gminy Dobra. W tej informacji są wykazane właśnie te podstawy prawne, w oparciu o które funkcjonuje Miejsko Gminne Ośrodek Pomocy Społecznej. Sieci koła ośrodka to jest budynek ośrodka zdrowia. Ośrodek zatrudnia na stałe 13 osób oraz jedną osobę kierowcę na umowę zlecenie. Wśród zatrudnionych pracowników są kierownik, 3 pracowników socjalnych świadczących m.in. pracę socjalną w terenie, 6 inspektorów, w tym 2 osoby obsługujące świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, 1 osoba świadczenie wychowawcze 500+, oraz świadczenia 300+, 1 osoba asystent rodziny oraz 1 osoba główny księgowy. Liczba osób, które skorzystały ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej z podziałem na świadczenia w ramach zadań własnych i zadań zleconych w 2018 roku jest w raporcie zaprezentowana w rozbiciu na poszczególne świadczenia i kwoty i ilość osób, które z tych świadczeń korzystały, także możecie Państwo się z tym zapoznać. Następną jednostką jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerwonicach. Jest to samodzielna jednostka organizacyjna Gminy Dobra, funkcjonuje od 1 września 2007 roku. Jest dziennym ośrodkiem wsparcia typu AB, świadczącym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 kategorii osób, dla osób przewlekle psychicznie chorych, to jest właśnie typ A, oraz osób niepełnosprawnością intelektualną typ B.
Środowisko będą samochodem w Żerowicach swoim działaniem obejmuje teren gminy Dobra. W 2018 roku przyjmował również mieszkańców gmin ościennych w drodze porozumienia zawartego między jednostką prowadzącą a jednostką właściwą dla miejsca zamieszkania osoby biegającej się o przyjęcie do domu. W stosunku do domu korzystali mieszkańcy gminy Przyklona, były to dwie osoby, z gminy Kamyczyn jedna osoba oraz w Rudze jedna osoba, w podstawie 21 uczestników domu było mieszkańcami gminy Dobra. W 2018 roku środowisko finansowe pomocy dysponowało 25 miejscami i taka liczba osób została skierowana na podstawie decyzji wydanej przez Miejską Gminę Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej. Średnia liczba uczestników zajęć z całego roku wynosiła 24,91. Kadra środowiskowego domu samopomocy to 9 osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, w tym kierownik domu, główna księgowa, 6 terapeutów oraz kierowcy. Na podstawie umów zleceń w 2018 roku zatrudnione były 4 osoby zatrudniające rehabilitację, opiekę psychiatryczną, psychoterapeutyczną oraz przeprowadzanie zajęć muzyczno-wokalnych. Pracownicy domu zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w roku 2018 odbywali też niezbędne szkolenia. W 2018 roku budżet środowiskowego domu samopomocy w Żerowicach wynosił 575 320,70 zł i został zrealizowany zgodnie z przyjętym planem finansowym. Środki finansowe były przekazane w całości z budżetu wojewody na realizację zadania zleconego. Następną jednostką jest Zakład Gospodarki Komunalnej Dobrej. Zakład Gospodarki Komunalnej został uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej z 30 grudnia 2013 roku przekształcony zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. Pracownicy, mienie oraz należności i zobowiązania zakładu przejęła wtedy utworzona jednostka. Jednostka posiada swój statut, zgodnie z którym wykonuje zadania gminy o charakterze użyteczności publicznej, a są wodociągi, zaopatrzenie wody, odprowadzanie oczyszczania ścieków komunalnych, gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, dróg, ulic, mostów i placów, zaopatrzenie energii cieplnej, zieleni gminnej, zatrzewień, dowozów szkolnych, utrzymania obiektów infrastruktury sportowej, takich jak stadion sportowy i boisko piłkowe, w tym terenem rekreacyjnym. Mamy też w tym raporcie opisaną organizację i strukturę, zatrudnienie. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, to kierownik zarządza całokształtem Zakładu Gospodarki Komunalnej, trzeba nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny. Zatrudnienie w zakładzie na koniec 2018 roku wynosiło 17 osób, co dawało 16,5 etatów. Mamy też tutaj opisaną bardzo ładnie w tym raporcie sytuację dotyczącą majątku, gospodarki finansowej, działalność gospodarki komunalnej w 2018 roku. Może tutaj kwotowo tylko przytoczę, że w roku 2018 zakładano dochody w wysokości 1 159 253 zł, a wykonano w wysokości 1 151 871 7. Proszę, to stanowi 91% planu. W rozbiciu na poszczególne później działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej są też rozbite dochody, takie jak na zaopatrzenie wody, oczyszczanie, zasoby mieszkaniowe, dochody dotyczące kotłowni, dowożenie uczniów, drogi publicznej, gminnej, powiatowe, ile na utrzymanie tych dróg było przeznaczone, utrzymanie zieleni, oczyszczanie miasta, obiekty sportowe. Także tutaj możecie, Szanowni Państwo, sobie te kwoty rozbić na poszczególne aspekty działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej, sobie z nimi się zapoznać. Następną jednostką jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej wchodzą Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Dobrej wraz z oddziałami Wygaszanego Gimnazjum oraz Przedszkole Samorządowe z Dobrej. W roku szkolnym 2017-2018 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej uczęszczało 423 uczniów, 20 oddziałów, 16 w Szkole Podstawowej i 4 w Gimnazjum oraz 144 przedszkolaków w 7 oddziałach. W roku szkolnym 2018-2019 było to 418 uczniów, 20 oddziałów, 18 do Szkoła Podstawowa i 2 Gimnazjum oraz 153 przedszkolaków w 7 oddziałach, 346 uczniów objętych było dowozem do szkoły. W 2018 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Dobrej zatrudnionych było 49 nauczycieli, 4 nauczycieli wypełniają etat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piekarach, 4 nauczycieli z Piekar uzupełniało etat w Dobrej oraz 3 osoby, to 2,75 etatów administracji, 3 osoby w kuchni dietetyk,
3 osoby na 1,79 etatu na dowozach, pracownicy obsługi 8 osób, jest to 7,5 etatu w szkole podstawowej i 7 osób przed szkołą, 4 osoby odbywały staże lub były skierowane do zespołu szkoły przedszkolnego dobrej na pracę publiczną w Urzędu Pracy i po odbytych stażach zatrudniono na odpowiedni czas wymagany racji podpisania umowy z Urzędem Pracy. Plan finansowy wydatków zespołu szkoły przedszkolnego dobrej dla 2018 roku wynosił 5 850 384,58 zł, a na zakończenie roku wykonanie planu wynosiło 5 836 996,13 zł. To stanowi 99,66%. W tej informacji też znajdziecie Państwo, w tym raporcie, przepraszam, znajdziecie Państwo informacje odnośnie programów studiów zewnętrznych, które szkoła korzystała, ale także też z osiągnięć uczniów, którzy do tej szkoły uczęszczali. Następną jednostką wykazaną w raporcie jest Zespół Szkolny Przedszkolny w Piekarach. Zespół Szkolny Przedszkolny znajduje się właśnie w budynku Piekarach 49. Obejmuje on 8-letnią szkołę podstawową imieniem Stefana Żeromskiego oraz przedszkole samorządowe. W roku szkolnym 2017-18 do Zespołu Szkolny Przedszkolnego w Piekarach uczęszczało 100 uczniów w 7 oddziałach i 31 przedszkolaków w 2 oddziałach. Dzieci w liczbie 113 są dowożone z miejscowości Rzechta, Zborów, Skęcznik, Kościanki, Wola Piekarska, Józefów, Gminy Piekarskie, Stawki, Gminy Piekarskie. Zespół zatrudniał 17 nauczycieli, 4 nauczycieli wypełniały etat Zespołu Szkoły Przedszkolnego Dobrej, 4 nauczycieli z Piekaru wypełniały etat w Dobrej. Pracownicy obsługi administracji to jest 9 osób, sekretarka, pracownik gospodarczy, kucharka, dwie sprzątaczki, pomoc kuchenna i pomoc nauczyciela oraz w wymiarze 1,8 księgowa i kadrowa. Panie zatrudnione jako pomoc również sprawowały opiekę podczas dowozu dzieci do szkoły w Piekarach, do gimnazjum Dobrej oraz 2 razy tygodnie na zajęcia wychowania fizycznego na hali. W roku szkolnym 2018-2019 zwiększyła się liczba dzieci szkolnych do 113 w 7 oddziałach i 40 przedszkolaków w 2 oddziałach. Wzrosła również liczba dzieci objętych dowozem do 133. Zmianie uległa liczba zatrudnionych nauczycieli. Zespół zatrudnia 19 nauczycieli, 2 nauczycieli uzupełnia etat zespołu szkolnego w Dobrej. Pracownicy obsługi i administracji, 9 osób zatrudnionych ma 6,1 etatu. Wykonanie budżetu za 2018 rok wyniosło 1 638 107,81 zł. I to dla szkoły, dla przedszkola i dla dowozów, ta została wykazana. No i Urząd Miejski Dobrej jako ostatni punkt z tego działu dotyczący jednostek, chociaż sam urząd nie jest jednostką, bo my tutaj sprawujemy jakby nadzór nad jednostkami. Kierownikiem Urzędu Miejskiego to jest burmistrz Dobrej, który wykonuje uprawnienia z rzecznika służbowego w stosunku do zatrudnionych pracowników. W dniu 31 grudnia 2018 roku było zatrudnionych 23 osoby na 22 i 1 drugą etatu, w tym 19 osób na 18 i 1 drugą etatu na stanowiskach urzędniczych. W strukturze Urzędu Miejskiego w Dobrej wyodrębnia się takie komórki organizacyjne jak referat finansowo-podatkowy, referat z infrastruktury gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i rolnictwa, referat organizacyjny, referat spraw społecznych oraz Urząd Stanu Cywilnego, gdzie jako burmistrz też pełni funkcję kierownika tego Urzędu Stanu Cywilnego. Następny dział raportu to jest przynależność gmin dobra do związków międzygminnych, stowarzyszeń i innych organizacji. I tutaj też Państwo macie wymienione, do jakich organizacji czy stowarzyszeń nasza gmina należy. Jest to Związek Gmin Powiatu Tureckiego, Stowarzyszenie Turecka Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Polska Unia Rozwoju, Związek Międzygminy Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina. I tutaj też w tym akurat jest opisane, w tym punkcie jest opisana też gospodarka odpadami. To, co działo się w 2018 roku w zakresie wpływów, które pozyskiwaliśmy od mieszkańców, ale też wydatków, które ponosiliśmy jako gmina w tym zakresie. Także też tutaj można się z tą tematyką gospodarki odpadami zapoznać. Należymy też jako gmina do spółki oświetlenie uliczne i drogowe w Kaliszu, a także też do Wielkopolskiego Ośrodka Studiów Samorządowych. W następnym dziale, znaczy Państwo, wskazane wykonanie uchwał przyjętych w 2018 roku.
Rada Miejska w Dobrej w 2018 roku podjęła 77 uchwał, z czego 34 było objęte nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, a 13 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Macie też Państwo tutaj w tej informacji wskazane te uchwały, które były przyjęte jeszcze poprzez poprzednią Radę oraz te uchwały, które były już przyjmowane od listopada 2018 roku do końca 2018 roku, bo za taki okres ten raport przygotowaliśmy. No i zakończenie. Myślę, że wszyscy na tym czekali. Nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym na mocy właśnie artykułu 28a paragraf 1 nałożyła na urzędujących wójtów, burmistrzów, prezydentów obowiązek przedstawienia dokumentu traktującego o stanie zarządzanej gminy. Przygotowanie więc treści raportu o stanie gminy jest w polskim prawie samorządowym nowym zjawiskiem. Wielu samorządowców, przystępując do opracowania dokumentu o charakterze analitycznym i sprawozdawczym, zapoznaje się z literaturą dotyczącą tematu, analizuje orzecznictwo bądź prowadzi dyskusje z samorządowcami, wymieniając się doświadczeniami. W obecnej sytuacji niestety należą się zdać na suche zapisy wspomnianej ustawy oraz na własne doświadczenie wynikające z opracowania innych dokumentów mających szeroki wymiar w skali gminy. Raport więc stanowi podsumowanie działalności Burmistrza Dobrej w zakresie funkcjonowania gminy w roku poprzednim oraz podstawę do głosowania nad udzieleniem wotum zaufania. Opracowanie treści naszego raportu objęło szeroką grupę osób zatrudnionych w sferze samorządowej gminy Dobra, za co serdecznie dziękuję. Oczywiście także wyrażam słowa podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację strategii, programów i zadań ustawowych służących społeczności miasta i gminy Dobra. Udzielenie wotum zaufania jest aprobatą dla działań podjętych w minionym czasie, a debata może być wskazaniem kierunków działalności na przyszłość. Bardzo serdecznie już na sam koniec chciałem podziękować wszystkim tym osobom, które włączyły się w przygotowanie tego raportu, wszystkim dyrektorom, kierownikom jednostek organizacyjnych, bo te wszystkie informacje, które Państwu tutaj prezentowałem, one były przygotowywane przez właśnie dyrektorów, kierowników, poprzez pana sekretarza, któremu też dziękuję, wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Dobrej. Mieliśmy co prawda oferty firm zewnętrznych, żeby ten raport przygotował ktoś z zewnątrz, na przykład WOKiS, ale to są jakieś tam pieniądze, które trzeba było na to przeznaczyć. Uznaliśmy, że damy sobie radę swoimi siłami przygotować ten raport. Myślę, że on tutaj Państwa oczekiwania zaspokaja. Najniższa kwota, która była nam proponowana, to było 3000 zł. Jeżeli byśmy szli zewnętrznej, scedowali przygotowanie tego raportu, a i tak pewnie te wszystkie informacje, które są w tym raporcie, byśmy musieli po prostu przekazać. A myślę, że skleić się w całość, to byliśmy w stanie i przygotować ten raport samodzielnie. Także wszystkim tym osobom, które były zaangażowane w przygotowanie tego raportu, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. A Państwa Radny proszę o dyskusję, później o wotum zaufania, bo najpierw wotum zaufania, a później absolutorium. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za przedstawienie raportu. Przechodzimy do podpunktu B. Debata nad raportem o stanie gminy Dobra z udziałem radnych oraz mieszkańców gminy. Zgodnie z artykułem 28a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Czy są chętni spośród radnych, którzy wezmą udział w debacie? Pan Paweł Radny Przędygu i pan Jan Dzierwiński, tak? W takim razie bardzo proszę o zadawanie pytań. Pan Paweł Przędybył może jako pierwszy, jak już wstał, panie Janie, udzielamy głosu panu Przędybyłowi. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rada. Na komisję 4 czerwca zwracałem uwagę na administrowanie lokali mieszkaniowych przez komunalkę, przez gminę. Zadałem pytanie, dlaczego w Wilkowicach nie jest wyjęty budynek w Wilkowicach, dlaczego tam mieszkają ludzie, jeżeli on nie gnieje i nie jest niczyją własności. Miałem postać odpowiedź, myślę, że nie jest poprawiony w raporcie. Burmistrz obiecał, że się zajmie tą sprawą, to dzisiaj nie mam odpowiedzi. Dziękuję. Nie, ja też. Mnie się wydaje, proszę Państwa, panowie radni, panie przewodniczący, panie burmistrzu, że raport był zrobiony jest dobrze. Jest szczegółowo opisana każda działalność naszej gminy i szczegółowo i mi się wydaje, że ten raport, który już mieliśmy na komisjach,
dyskutowany i tego to nie można tutaj większych uwag moim zdaniem wtrącić. Dziękuję bardzo. W takim razie oddam głos panu burmistrzowi. Ja tylko dziękuję panu radnemu Zielińskiemu za miłe słowa dotyczące przygotowania raportu. Co do kwestii pana radnego Pawła Przędybyła, rzeczywiście na komisjach, gdzieśmy rozmawiali na temat budynku w Miłkowicach, sprawdziliśmy to później, rzeczywiście ta informacja może do pana radnego nie dotarła. To jest majątkiem gminy, to pan wiceburmistrz nawet tego samego dnia już to sprawdził, także no to jest naszą własnością, tak, gminy, bo gdzieś wcześniej przed tymi komisjami rzeczywiście tej pełnej wiedzy nie miałem, a wręcz nawet takie informacje do mnie docierały, nie sprawdzone, co prawda, że nie wiadomo, czyją własnością ten budynek jest własnością gminy. Co prawda jego stan, tak jak pan radny też zwrócił uwagę, miałem okazję też tam być, dziękuję, słowo przyjemne, bo to było nadużycie pewnie, miałem okazję też tam być, wizytować ten budynek, no wymaga albo gruntownego remontu, albo po prostu rozbiórki i wykonania tam jakiegoś innego, tak nawet wypadało ze strony pana radnego, jakiegoś kontenera, w którym te osoby, które tam zamieszkują obecnie, mogłyby dalej funkcjonować. To jest temat jak najbardziej na przyszłość, żeby się nim zająć, a co do kwestii wyjaśnienia własności, to ona wygląda w ten sposób, jak powiedziałem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że nie ma więcej pytań ze strony państwa radnych. Przypomnę tylko, że w myśl artykułu 28 ust. 7 punkt pierwszy wyżej wymienionej ustawy mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, powinien złożyć do przewodniczącego rady najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Jednocześnie informuję, że do dnia wczorajszego do godziny 16.30 do biura rady nie wpłynęły żadne pisemne zgłoszenia. W tym wypadku przechodzimy do następnego podpunktu, podpunktu C. Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi Dobrej. Artykuł 28a ust. 9 wyżej wymienionej ustawy mówi, iż po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Dobre, o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. Bezwzględna większość ustawowego składu Rady Gminy jest, gdy podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się. Aby wniosek został przyjęty, liczba osób popierających go musi stanowić więcej niż 50% wszystkich głosów. Przystępujemy do głosowania w sprawie udzielenia burmistrzowi Dobrej wotum zaufania. Kto jest za udzieleniem, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Stwierdzam, że Rada Miejska w Dobrej jednogłośnie udzieliła wotum zaufania burmistrzowi Dobrej. Odczytam treść uchwały numer 981/19 w sprawie udzielenia burmistrzowi Dobrej wotum zaufania. Uchwała numer 981/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia burmistrzowi Dobrej wotum zaufania. Na podstawie artykułu 28a ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Dobra za 2018 rok udziela się wotum zaufania burmistrzowi Dobrej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do punktu 9. Absolutorium dla burmistrza Dobrej za 2018 rok. Podpunkt A. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dobra za rok 2018. Proszę pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, poproszę panią skarb. Szanowni Państwo, na okoliczność tego punktu została przygotowana
2018. Dochody wzrosły prawie 6 milionów, tak, dochodów wzrosły prawie 6 milionów, podobnie jak wydatków. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 34 533 711 zł 45 groszy, co daje 95,3% planu. Natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 38 305 926 zł 28 groszy, co daje 95,9% planu. Wykonanie dochodów i wydatków, jak widać z prezentowanego wykresu, na przestrzeni roku lat 2016-18 zarówno dochody, jak i wydatki rokrocznie wzrastają. Struktura zrealizowanych dochodów, porównując trzy wcześniejsze lata, widzimy, że w 2018 roku ta struktura dochodów nieco się zmniejszyła, zmieniła. Zmniejszył się udział subwencji, natomiast w znacznym stopniu wzrósł udział dochodów własnych, jak i dotacje są mniej więcej na porównywalnym poziomie jak w 2017 roku. Dochody pozyskane z cech w 2018 roku to kwota 4 135 954 zł 60 groszy. W tym pozyskaliśmy 205 100 z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych Kroka w Dąbrowicy. To były środki przeznaczone na budowę tej drogi. 23 000 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu Pięknie Wielkopolska Wieś. To były środki po 10 000 na dzień szlifiarza i modernizacja świetlicy w Piekarach. I 3 000 również piekary otrzymały taką nagrodę, ponieważ byli laureatem konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska. 17 326 zł 4 grosze to dotacja z powiatu na zimowe utrzymanie drugiej ulic powiatowych na terenie gminy Dobra. 816 697 zł 43 grosze to jest dotacja prawarządowego programu na rzecz rozwoju konkurencyjności regionów na drogę Skęcznik Kościanki. 39 011 zł 61 groszy to były środki, to była dotacja na zwrot poniesionych wydatków projektu przygotowania programów rewitalizacji w ramach programu operacyjnego pomoc techniczna. 74 750 zł środki Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie, na zakup wyposażenia jednostek OSP z terenu gminy Dobra. 11 400 środki z powiatu na dofinansowanie zajęć języka niemieckiego w szkołach. 170 048 zł 53 grosze to środki na realizację projektu w ramach WRPO Dobry Start Edukacja Przedszkolna w gminie Dobra. 33 363 zł 70 groszy to jest dotacja na projekt poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych asystenckich oraz usług wsparcia rodziny systemu pieczy zastępczej w powiecie tureckim. Projekt ten realizowany był przez pomoc społeczną. 1 479 649 zł 50 groszy to jest dotacja na realizację projektu wykorzystania energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. 991 592 zł 54 grosze dotacja na realizację projektu termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, szkoła w Piekarach, jak i Centrum Kultury i OSP. 224 111 zł 25 groszy dotacja na projekt ten twardy, dobry start remont dworku drugiej wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra. 49 900 dofinansowanie urządzenia siłowni plenerowej strefy relaksu oraz pracy w ramach otwartej strefy aktywności na terenie zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Długa Wieś. To zestawienie prezentuje nam skutki obniżenia głównych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień z poboru podatków i opłat. Tutaj jest analiza również lat 2016-17. Dużą zmianą jest umorzenie zaległości podatkowych. W 2018 roku jest to kwota 580 352 zł, ponieważ został umorzony podatek dla Zakładu Usług Wodnych w Koninie. Wykonanie wydatków gminy Dobra na lata 2016-18.
tutaj podział na takie grupy jak wydatki majątkowe, wynagrodzenia i pochodne, obsługa długu i pozostałe wydatki bieżące. Jak widać, tendencja jest z roku na rok również wzrostowa. Dług gminy Dobra i jego zmiany. Na koniec 2018 roku dług gminy wynosi 5 537 032,25 zł. W zeszłym roku zaciągnęliśmy kredytów i pożyczek na kwotę 2 993 000 zł. Spłaciliśmy natomiast 375 324,75 zł. 2018 rok zakończył się deficytem. Planowany niemal do równy wykonanemu. Deficyt wynosi 3 772 214,83 zł. Struktura wydatków gminy. Na cały budżet gminy Dobra składają się budżety poszczególnych jednostek organizacyjnych. I tak, budżet pomocy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to ponad 9 201 000 zł. Budżet Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej ponad 5 836 000. Zakładu Gospodarki Komunalnej 1 830 495,67 zł. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach ponad 1 638 000 zł. Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelnicach ponad 575 000 i Urząd Miejski ponad 19 226 000. Z tej najmniejszej i największej części udzielane są dotacje wszystkim jednostkom organizacyjnym. Ponoszone są wszystkie wydatki inwestycyjne, dlatego też udział tutaj tego planu finansowego Urzędu Miejskiego jest tak znaczny. Jeżeli chodzi o Urząd Miejski w Dobrej, to wydatki na wynagrodzenia wyniosły ponad 1 745 000, wydatki majątkowe ponad 13 524 000 zł i wydatki pozapłacowe ponad 3 956 000 zł. Na cały plan urzędu składają się wydatki na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej. I w 2018 roku największy udział miała Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. To jest dział 900, ponad 9 000 000 zł. Związane było to z tym, że w ubiegłym roku było realizowane duże zadanie, jak instalacje fotowoltaiczne i kolektory, dlatego udział tego działu jest taki znaczny. Transport i łączność ponad 3 000 000 zł. Tutaj są wydatki ponoszone przede wszystkim na budowę dróg. Następnie administracja publiczna ponad 2 000 000 zł, handel ponad 1 315 000 zł. Jest to związane z tym, że w 2018 roku było remontowane nasze targowisko. Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego ponad 714 000, rolnictwo i łowiectwo ponad 576 000 zł. Oświata i wychowanie ponad 445 000 zł. W tym rozdziale były ponoszone wydatki na realizację projektu Dobry Start Edukacja Przedszkolna. Następnie kultura fizyczna ponad 345 000 i bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ponad 254 000 zł. Gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochody, jakie uzyskaliśmy z wpłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat. To jest kwota 610 143,02 zł. Wydatki to 593 487,34 zł. Dochody tutaj są wyższe od wydatków, jednak proszę pamiętać, że na początku 2019 roku była zapłacona kwota 21 342,58 zł. To była faktura z 2018 roku, a płata w 2019. Teraz ten punkt C. Informacja o stanie mienia. Ogółem stan mienia komunalnego gminy wynosi 171 hektarów. Na to się składają drogi, zieleń parkowa, grunty sołeckie i rolne, grunty wraz ze stacjami wodociągowymi, grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych, budynki po szkołach i grunty będące w zarządzie oświaty, grunty zajęte pod inne budynki, stadion, grunty przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe, pod rekreację,
1 stycznia do 31 grudnia przyjęto na szereg uchwały oddane do użytku inwestycje na łączną kwotę ponad 15 426 000 zł. Największe z nich to wykorzystanie energii odnawialnej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych, zapewnienie prawidłowego gospodarki ściekowej akumulacji odpadów przez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej, przebudowa drogi gminnej Skęcznik Kościanki, przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów. Oraz tutaj zebrałam te ogółem wydatki na drogi, droga w Dąbrowicy, Szymana, Stefanowym, Kowicach i innym ponad 1 411 000 zł. Dochody z najmu dzierżawy pobierane przez urząd to ponad 89 tysięcy, przez Zakład Gospodarki Komunalnej ponad 56 tysięcy, wpływy z użytkowania wieczystego 14 199 zł 2 grosze i na koniec roku gmina posiadała 101 udziałów w spółce oświetlenie uliczne i drogowe. Ze sprzedaży mienia uzyskaliśmy kwotę 10 376 zł 50 groszy, 9 tysięcy do sprzedaż 3 nieruchomości gruntowych zabudowanych boksami garażowymi w Dobrej i 1376 zł 50 groszy to ostatnia rata za sprzedaż nieruchomości w Głównicach. Dziękuję. Dziękuję za przedstawienie informacji. Przechodzimy do punktu B. Przedstawienie sprawozdania finansowego budżetu gminy Dobra za rok 2018. Proszę pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania finansowego gminy. Dziękuję bardzo. Poproszę pana skarbca. Szanowni państwo, sprawozdania, jakie sporządzane są przez gminę jako jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez urząd, to są nas następujące. Bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zamknął się sumą aktywów i pasywów 1 566 230,81 zł. Bilans jednostek budżetowych, czyli to były bilansy sporządzone przez poszczególne jednostki budżetowe. Następnie te sprawozdania jednostkowe zostały scalone i poszło sprawozdanie zbiorcze do regionalnej izby obrachunkowej. I ten bilans ten zamknął się sumą aktywów i pasywów 64 720 551,79 zł. Rachunek zysków i strat, również zbiorczy dla wszystkich jednostek budżetowych, zamknął się zyskiem 7 870 240,75 zł. Zestawienie zmian w funduszu, gdzie fundusz na koniec 18 roku wszystkich jednostek wyniósł 59 289 288,67 zł. Dodatkowym elementem sprawozdania finansowego jest informacja dodatkowa, która po raz pierwszy była sporządzona za 2018 rok. W informacji tej są omówione podstawowe zasady rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów. I poszczególne dane, które mają być zawarte w informacji dodatkowej, zostały ujęte w formie tabelarycznej. Jednym z elementów informacji opisowej jest przedstawienie wszystkich posiadanych środków trwałych, gdzie prezentowany jest stan środków trwałych na początek okresu zwiększenia, zmniejszenia i stan na koniec okresu, podobnie jak to ma miejsce z umorzeniem środków trwałych. Część z tych tabeli nie została wypełniona ze względu na to, że nie występują pewne zjawiska finansowe u nas, akurat w naszej gminie. Następnie w załączniku numer 5 mamy zaprezentowane grunty w użytkowaniu wieczystym. Mamy ich 57 720 m2 na wartość księgową 729 135 zł. Jak już wspominałam, mamy 101 udziałów w spółce oświetlenia publicznego i drogowego do kolejnego przyjęcia udziałów w 2019 roku. Stan odpisów aktualizujących wynosi 989 888,83 zł. W tabeli załączniku nr 10 był obowiązek zaprezentowania zobowiązań według okresów wymagalności, gdzie tutaj wszystkie zaciągnięte kredyty i pożyczki zostały podzielone na spłatę od roku
środków pieniężnych na świadczenia oraz zasiłki. Te świadczenia pracownicze zostały podzielone na dwie grupy. Na świadczenia obowiązkowe, które wyniosły do całej gminy 9 941 972,45 zł. I świadczenia nieobowiązkowe 78 672,51 zł. Wartość całkowita kosztów wytworzenia środków trwałych wynosi 15 267 491,59 zł. Sprawozdania finansowe sporządzają również Centrum Kultury i Biblioteka. Sprawozdania te nie są zgodne z jednostkami budżetowymi, ponieważ są to jednostki, które posiadają osobowość prawną. I tak, bilans Centrum Kultury zamknął się sumą aktywów i pasywów 54 590 024 zł. Rachunek zysków i strat zamknął się zyskiem w kwocie 3702,33 zł. Zestawienie zmian funduszu to fundusz 12 921,28 zł. Biblioteka publiczna. Finansie suma aktywów i pasywów 5258,36 zł. Rachunek zysków i strat na zysk netto 0 i zestawienie zmian funduszu 0. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Podpunkt C został omówiony razem z podpunktem A, dlatego przechodzimy teraz do podpunktu D. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Dobra za 2018 rok. Proszę wiceburmistrza o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Dziękuję bardzo. Uchwała numer SO 0954 na 45 na 6 na 2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Dobra za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem numer 5 na 2019 prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 marca 2019 roku w składzie przewodniczący Józef Wójnikiewicz, członkowie Renata Konowałek, Leszek Maciejewski. Działając na podstawie artykułu 13 punkt 5 i artykułu 19 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych w związku z artykułem 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wyrażam w przedłożonym przez burmistrza gminy Dobra sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Opinię pozytywną. Uzasadnienie. Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania niniejszych opinii było sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dobra za 2018 rok załączone do zarządzenia burmistrza Dobrej numer ROSO 0050-45-2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z informacją o stanie mienia komunalnego z dnia 3 kwietnia 2019 roku. Skład orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową na 2018 rok, uchwaloną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zmianami do niej oraz sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na dzień 31 grudnia 2018 roku. Skład orzekający stwierdził, co następuje. Punkt pierwszy, podpunkt pierwszy. Przedłożone sprawozdanie zawiera część opisową i tabelaryczną. Ze sprawozdania wynika, że prognozowane dochody budżetu w wysokości 36 246 754,34 zł zrealizowano w kwocie 34 533 711,45 zł, co stanowi 95,27% planu. Z tego dochody bieżące 32 199 280,86 zł, co stanowi 101
2,52% planu i dochody majątkowe 2,334,430,59 zł, co stanowi 51,53% planu. Planowane wydatki budżetu w wysokości 39,961,659,88 zł zrealizowano w kwocie 38,305,926,28 zł, co stanowi 95,96% planu. Z tego wydatki bieżące 24,703,857,15 zł, co stanowi 94,39% planu, i wydatki majątkowe 13,602,069,13 zł, co stanowi 98,65% planu. Budżet roku 2018 roku zamknął się deficytem w wysokości 3,772,214,83 zł przy planowanym deficycie w wysokości 3,714,905,54 zł. Wynik operacyjny wykonania budżetu 2018 roku stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi 7,495,423,71 zł przy planowanej wielkości dodatni wynoszącej 5,543,141,89 zł. Oznacza to, że został spełniony wymóg określony przepisami artykułu 242 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolnej środków. Natomiast wykonana w 2018 roku relacja dochodów bieżących powiększona o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszona o wydatki bieżące do dochodów budżetu ogółem wyniosła 21,74% przy planowanej relacji wynoszącej 10,34%. Wymieniony wskaźnik za 2018 rok będzie w myśl artykułu 243 ustawy o finansach publicznych jednym z elementów stanowiących podstawę do wyliczenia za lata 2019, 2020 i 2022 indywidualnego wskaźnika obciążenia budżetu gminy z tytułu przypadających do spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytów długoterminowych wraz z odsetkami. Utrzymanie w roku bieżącym relacji z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych na poziomie nie niższym niż zrealizowany w 2018 roku umożliwi Radzie Miejskiej uchwalenie budżetu na lata następne z poszanowaniem przepisów artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, a burmistrzowi gminy zgodnie z prawem dokonywanie spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wraz z należnymi odsetkami. Punkt 3. Przychody budżetu wyniosły 5,161,063,52 zł. Z tego przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 2,993,000 zł. Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy w wysokości 2,168,063,52 zł. Natomiast rozchody budżetu wyniosły 375,324,75 zł i w całości stanowiły spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Dane dla potwierdzenia sprawozdania RDNDS o nadwyżce w deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018. Jak wynika ze sprawozdania, na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5,537,032,25 zł. Kwota długu do zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 16,3%. W sprawozdaniu burmistrz omówił przychody i rozchody budżetu, a także przedstawił poziom zadłużenia gminy. Punkt 4. W części tabelicznej przedstawiono dochody i wydatki w pełni szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz planowane i wykonane dotacje i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. W oddzielnych tabelach przedstawiono dochody z realizacji zadań zleconych podprowadzonych do budżetu państwa od 2018 roku oraz sprawozdanie zakładu budżetowego, a także przychody i rozchody budżetu gminy. W części opisowej przy poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zamieszczono objaśnienia dotyczące wykonanych dochodów i wydatków. Burmistrz zawarł również informacje o wykonanych dotacjach z budżetu gminy, przychodach i rozchodach budżetu oraz przychodach i wydatkach funduszów celowych, zakładów budżetowych, dane o stanie zadłużenia budżetu. Punkt 5. Dane zawarte w opiniowanym sprawozdaniu oraz sprawozdaniach budżetowych nie wykazują wystąpienia zobowiązań wymaganych. Punkt 6. Sprawozdanie RP28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku do dnia 31 grudnia 2018 roku wynika, że w 2018 roku zaciągnięto zobowiązania niewymagalne, nie stanowiące zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodów ponad plan wydatków w następujących podziałach klasyfikacji budżetowej. I to przedstawiam załączona tabelka. W sprawozdaniu nie wyjaśniono, czy powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte na zadania, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin spłaty upływa w roku następnym. Punkt 7. Burmistrz odniósł się do wydatków poniesionych z tytułu odsetek, które wystąpiły w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze, paragraf 4560, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w artykule 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 135,68 zł oraz w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego, paragraf 4560, w wysokości 359,58 zł. Punkt 8. W sprawozdaniu wykazano dochody uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 12 032,69 zł oraz poinformowano i przedstawiono po ujęciu tabelarycznym wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyłonione w artykule 400a ust. 1 punkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 do 25, 29, 31, 32 i 38 do 42 wyżej cytowanej ustawy, których nie wykonano, gdyż realizacja została przeniesiona na 2019 rok. Punkt 9. Wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 610 143,02 zł. Dochody wykonane w paragrafie 0490, a wykonane wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych w rozdziale 90.002 łącznie wyniosły 593 487,34 zł. Uzyskania w roku budżetowym dochody z opłat pokrywają w całości wydatki poniesione na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Punkt 9. Sprawozdanie uwzględnia szczegółowo zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3. Jedynie w opisie programu Dobry Start Edukacja Przedszkolna w Gminie Dobra pominięto paragrafy 3027, 4040, 4117. Sprawozdanie zawiera informacje o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, to znaczy spełnia wymóg wynikających z przepisów artykułów 269 punkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W opisie przedsięwzięcia zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Dobra, strona 91, podano okres realizacji na lata 2018-2019. Natomiast wykazy przedsięwzięć WPR na 2018-2026 wynikają w latach 2017-2019. W sprawozdaniu, strona 24, poinformowano, że dotarcie dla spółki wodnej wykazano w rozdziale 01009, paragraf 2580. Dotacja ta winna być wskazana w rozdziale 01008, meliorację wodne, paragraf 2830. Punkt 2. Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z planami planowanymi w budżecie na
2018 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych w tutejszej Izbie. Punkt trzeci. W wyniku analizy przedłożonego sprawozdania skład orzekający stwierdził, że w sprawozdaniu wystąpiły nieliczne omyłki, błędy pisarskie, rachunkowe i klasyfikacje. Przykładowo, w części opisowej sprawozdania strona 43 w dziale 010 rolnictwo również w porozdziale 01010 wykazano kwotę planu wydatków o dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 25 tysięcy złotych, natomiast w sprawozdaniu MD28S korekta numer 1, rozdział 01010, paragraf 3230 wynika kwota 15 tysięcy złotych. Na stronie 80 części opisowej sprawozdania poinformowano o wydatkach rozdział 9261 kultura fizyczna, paragraf 4260 w kwocie 112 878 zł 80 groszy, podczas gdy ze sprawozdania wynika kwota 113 687 zł 81 groszy. W załączniku nr 3 zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych poniesionych w 2018 roku błędnie podsumowano wydatki w rozdziale 90.015, paragraf 60.10, wpisując kwotę 98 tysięcy złotych zamiast 186 927 zł. W załączniku nr 6 zestawienie planu i wykonania dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane w 2018 roku w rozdziale 85-154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 41-70 wykazano plan i wykonanie w wysokości 41 940 zł, paragraf 42-10 plan i wykonanie w kwocie 22 196 zł 3 grosze. Natomiast ze sprawozdania korekta nr 1 wynikają odpowiednio kwoty 41-70 plan i wykonanie 42 090 złotych, paragraf 4210, plan i wykonanie 22 046 zł i 31 groszy. Punkt czwarty. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączono informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 roku, zawierającą dane dotyczące przysługujących gminie praw własności, dane dotyczące użytkowania wieczystego. Burmistrz nie poinformował, czy gmina posiada udziały w spółkach. Informacji przedstawiono dane o dochodach uzyskanych z mienia. W ocenie składu orzekającego informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana z zachowaniem postanowień artykułu 267 ustęp 1 punkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do podpunktu na dyskusję i odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej w Dobrej. Otwieram dyskusję. Są jakieś zapytania? Bardzo proszę, pan radny Cezary. Zapytanie, które mamy okazję właściwie już ostatni raz podyskutować na temat zeszłorocznego budżetu, no to myślę, że obiektywnie trzeba powiedzieć, że był to dość duży budżet, sterujący się znacznym progresem wzrostu co do lat poprzednich. Jeżeli nawet niektórzy mieszkańcy nie odczuli bezpośrednio tych pieniążków u siebie, ponieważ było kilka inwestycji dużych, takich jak oczyszczanie ścieków, które mówię, nie dotykają każdego z osobna, czy też troszeczkę zawyżył nasz budżet świadczeń 500+, które bezpośrednio nie wpływa na nasz potencjał inwestycyjny jako gminy, ale mieliśmy też takie inwestycje jak fotowoltaika czy solary, które już dzisiaj można usłyszeć w wielu miejscach gminy, gdzie mieszkańcy są bardzo zadowoleni z tej inwestycji, gdzie już dzisiaj realnie odczuwają finansowo te skutki tej inwestycji, gdzie spadły ich opłaty. Myślę, że też jako wszyscy mieszkańcy całej gminy odczuwamy na przykład komfort robienia zakupów na targowisku, gdzie też ta inwestycja była dość znaczna, czy też część drogi. Także myślę, że można powiedzieć obiektywnie o zeszłorocznym budżecie, że był budżetem dobrym. Myślę, że z tego miejsca możemy pozdrowić poprzedniego włodarza, bo jak już mówił pan burmistrz Tadeusz Gebler, on wykonywał ten budżet w 1.12, czyli w 11.12 wykonywał to poprzedni włodarz. Także myślę, że
możemy go spokojnie pozdrowić i podziękować za zeszłoroczne wykonanie budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś zapytania? Widzę, że nie ma. Proszę przewodniczących Komisji i Rady o przedstawienie opinii na temat realizacji budżetu. Przewodniczący Komisji Budżetowej imienia Komunalnego, pan Marcin. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Zebrani. Komisja Budżetowa imienia Komunalnego, działając w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2018 roku, zapoznała się ze sprawozdaniem Burmistrza wykonania budżetu gminy Dobra za rok 2018 i dokonała jego szczegółowej analizy i oceny. Stwierdzono, że plan budżetu gminy na rok 2018 uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Dobrej nr 38/298/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku zakładał dochody w wysokości 30 408 589,34 zł. Jednak na przestrzeni roku budżet uległ zmianom i zwiększyły się planowane dochody o kwotę 5 838 165 zł. I na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 36 246 754,34 zł. Dochody ogółem w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 34 533 711,45 zł. Co w stosunku do założonego planu wyniosło 95,27%. Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową. Stwierdzono, że w 2018 roku największy udział w strukturze wykonanych dochodów stanowiły dochody własne 39,13%, dotacje celowe 35,65%, natomiast subwencje 25,22%. Należy zauważyć, że struktura dochodów w analizowanym czasookresie uległa zmianie poprzez zwiększenie udziału dotacji celowych oraz dochodów własnych kosztem zmniejszenia subwencji ogólnej w dochodach ogólnych. Zmiana ta była podyktowana w znacznej mierze wprowadzeniem świadczenia wychowawczego 500+, które finansowane jest z dotacji zadania zlecone oraz pozyskaniem przez gminę środków zewnętrznych. Plan budżetu gminy na rok 2018 zakładał wydatki w wysokości 39 961 659,88 zł. Wykonanie wyniosło 38 305 926,28 zł. Co daje 95,86% realizacji planu. Wykonanie wydatków w roku 2018 było zgodne z planem. W strukturze wydatków największy udział stanowią wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Jest to kwota 10 442 410,76 zł, co stanowi 27,26% realizowanych wydatków ogółem. Następnie wydatki na pomoc społeczną. Kwota 9 714 021,99 zł, co stanowi 25,73% realizowanych wydatków ogółem. Następnie wydatki na działy numer 801 oświata i wychowanie oraz 854 edukacja i opieka wychowawcza, których wielkość stanowi 20,89% realizowanych wydatków ogółem. Otrzymana subwencja wynosiła 5 157 998 zł. Natomiast otrzymane dotacje działu 801 854, jest to kwota 400 978 zł 93 grosze. W dalszej kolejności znajdują się wydatki na transport i łączność 3 801 718 zł 3 grosze, co stanowi 9,92%. Administrację publiczną 2 141 524,65 zł, co stanowi 5,59%. Handel 1 315 428,80 zł, co stanowi 3,43%. Kultury i ochrony środowiska
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, kwota 714 548,23 zł, co stanowi 1,87%. Gmina na dzień 31 grudnia 2017 roku miała na skład zaciągnięty kredyt i pożyczek na kwotę 5,537,032,25 zł. Dług gminy zamknął kwotą 5,537,032,25 zł, co stanowi 16,3% wykonanych dochodów gminy. Natomiast zaciągnięty kredyt i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 456,287,60 zł, co stanowiło 1,32% wykonanych dochodów gminy. Podsumowując, należy stwierdzić, że komisja, rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobra za 2018 rok, na płaszczyźnie badania go pod względem rzetelności i poprawności formalno-prawnej, jak i pod kątem gospodarności i celowości, nie znalazła żadnych uchybień. Komisja zapoznała się z sprawozdaniem finansowym gminy Dobra za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, które składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Przedstawione w komisji sprawozdanie komisja uznaje za rzetelne i wydaje opinię pozytywną. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę panią przewodniczącą Komisji Socjalno-Społecznej. Zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym gminy Dobra za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, które składa się z bilansu rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Analiza wykonania budżetu jednoznacznie potwierdza poprawę realizację uchwały budżetowej. Burmistrz, konstruując budżet, uwzględnił podstawowe źródła dochodów własnych, w tym dochody z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z majątku gminy. Budżet, na którego wykonaniem dziś obradujemy, poprzez podejmowanie stosownych uchwał, modyfikowany był w ciągu roku 12-krotnie. Na posiedzeniach komisji na bieżąco analizowaliśmy wykonanie uchwały budżetowej. Szanowni Państwo, dzisiejsze głosowanie nad absolutorium zamyka roczną pracę samorządu naszej gminy. Głosowanie za udzieleniem burmistrzowi absolutorium jest aprobatą całorocznej współpracy Rady Gminy jako organu stanowiącego i kontrolnego oraz burmistrza jego organu wykonawczego. Mając na względzie treści zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2018, Komisja Socjalno-Społeczna wydała opinię pozytywną za jego realizację, która była rezultatem analizy i dyskusji bardzo obszernych i szczegółowego materiału. Dziękuję. Bardzo dziękuję za przedstawienie opinii. Zanim przejdziemy do omawiania kolejnego podpunktu, zarządzam 10 minut przerwy. Wznawiam obrady 9 sesji Rady Miejskiej w Dobrej. Przechodzimy dalej do omawiania punktu 9, podpunktu F. Odczytanie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Dobrej opinii o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium. Proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Cezarego Madaja o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji budżetu oraz przedstawienie wniosku komisji w sprawie udzielenia absolutorium. Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni państwo. Uchwała nr 1 2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrej z 29 maja 2019 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Dobrej za 2018 rok.
Na podstawie zasadnych przepisów Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Dobrej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy opiniuje pozytywnie podpunkt A. Wykonanie budżetu gminy Dobra za 2018 rok. Podpunkt B. Sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową do sprawozdania za 2018 rok. Podpunkt C. Informacje o stanie mienia gminy Dobra. Punkt drugi wnioskuje o udzielenie absolutorium burmistrzowi Dobrej za 2018 rok. Paragraf drugi. Niezwłoczne przekazanie niniejszej uchwały Rady Miejskiej Dobrej powierza się przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisano Cezary Malaj, przewodniczący, Małgorzata Janczak, zastępca przewodniczącego, Sebastian Pizdalski, Obek Dziak, Marcin Marciniak, członkowie. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrej o wykonaniu budżetu gminy Dobra za 2018 rok. Komisja Rewizyjna w składzie Cezary Madaj, Małgorzata Janczak, Sebastian Pistalski, Robert Widziak, Marcin Marciniak, działając na podstawie zasadnych przepisów, rozpatrzyła następujące dokumenty. Sprawozdanie finansowe gminy Dobra za 2018 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobra za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. O tym sprawozdaniu oraz informacje o stanie mienia komunalnego gminy Dobra. W dniu 29 maja 2019 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Dobrej wykonała ocenę wykonania budżetu gminy Dobra, rozpatrując w szczególności sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok, sprawozdanie finansowe za 2018 rok, informacje o stanie gminy Dobra, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok. Komisja po rozpatrzeniu wyżej wymienionych dokumentów dokonała porównania danych prezentowanych w sprawozdaniach z dokumentami księgowymi i sprawozdaniami. Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonane były 12-krotnie uchwałami Rady Miejskiej Dobrej oraz 9-krotnie zarządzeniami burmistrza Dobrej. Plan budżetu gminy na 2018 rok zakładał dochody w wysokości 30 408 589,34 zł, jednakże po uwzględnieniu zmian mających miejsce w ciągu roku wyniósł 36 246 754,34 zł. Został zrealizowany w kwocie 34 533 711,35 zł, co stanowiło 95,27% wykonania planu. W tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 716 088,75 zł. Wykonanie wyniosło 32 199 280,86 zł, to jest 101,52%. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 4 530 665,59 zł. Wykonanie wynosiło 2 336 430,59 zł, to jest 51,53%. Komisja Rewizyjna sprawdziła zgodność danych zawartych w sprawozdaniu RB-27S z wykonania dochodów budżetowych z ewidencją księgową. Zgodność danych nie wzbudziła żadnych wątpliwości. Należności z tytułu podatków i opłat były systematycznie egzekwowane poprzez wystawianie upomnień na wszystkich zalegających oraz skierowanie należnych zobowiązań podatników do organu egzekucyjnego. Zgromadzone dokumenty i dane oraz dane na ich podstawie ustalenia dały Komisji podstawę do pozytywnej oceny działań burmistrza Dobrej w zakresie realizacji dochodów budżetowych za 2018 rok. Na skutek obniżenia gminnych stawek podatków za 2018 rok gmina traci dochody w wysokości 267 500,54 zł, a na skutek udzielonych ulg i zwolnień za 2018 rok gmina traci dochody w wysokości 24 536,22 zł. W 2018 roku umorzono zaległości podatkowe w kwocie 580 352 zł, a rozłożenie na raty i odroczenie terminów płatności na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpiły w kwocie 250 zł. Przychody budżetu w 2018 roku wyniosły 5 161 063,52 zł, w tym wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 paragraf 6 ustawy, paragraf 950 łamane paragraf 950, 2 168 063,52 zł. Dług gminy zamknął się kwotą 5 537 032,25 zł i stanowił 16
0,3% wykonanych dochodów gminy, natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 456 287,6 zł i stanowiła 1,32% wykonanych dochodów gminy. Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu RP/NDS za 2018 rok planowano deficyt budżetu w kwocie 2,957,645,14 zł. Ostatecznie rok zamknięto deficytem w wysokości 3,775,753,71 zł. Plan budżetu gminy na 2018 rok uchwalono uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej nr 37/298/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku zakładał wydatki w wysokości 33 366 234,38 zł. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 6,565,625,4 zł i na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 39,961,659,88 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 38,305,926,28 zł, to jest 95,86% planu. W tym wydatki bieżące na plan 26,172,946,86 zł, realizacja wyniosła 24,703,872,15 zł, to jest 94,39%. Wydatki majątkowe na plan 13,788,713,02 zł, zrealizowano w kwocie 13,602,068,16 zł, to jest 98,65% zobowiązania na podstawie umów o wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte zostały przez burmistrza Dobrej w granicach podjętych w budżecie gminy, co stanowi, analizując umowy dotyczące zadań przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymane o długości 500 metrów bieżących, etap pierwszy, umowy nr IGOSR 272/21/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku kwotą 243,661,66 zł, numer IGOSR 230/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku kwotą 3,300,000 zł. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych ponoszone były w sposób celowy, oszczędny i gospodarny, co stwierdzono poprzez analizę dokumentacji związanych z zadaniem pod tytułem remont drogi gminnej w miejscowości Miłkowice o długości 267 metrów bieżących. Wydatki bieżące ponoszone były w sposób celowy, oszczędny i gospodarny, co stwierdzono poprzez analizę dokumentacji związanych z zakupem usług dożywienia dzieci do szkół. Dotacje udzielone z budżetu zostały prawidłowo rozliczone, co sprawdzono na przykładzie dotacji udzielonej Biblioteki Publicznej w Dobrej, realizując zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Zadania publiczne finansowane z budżetu gminy realizowane były należycie, co potwierdziła m.in. analiza wydatków przeznaczonych na ochronę przeciwpożarową i wydatków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązanie problemów alkoholowych zgodnych z innym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018. Stwierdzono poprawność zarządzania sprawozdania RP/SKST na koniec 2018 roku poprzez analizę wyciągu bankowego nr 282/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku, podstawowego rachunku bankowego, wyciągu bankowego nr 48/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku dla konta utworzonego w związku z realizacją projektu wykorzystywania energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych oraz wyciągu bankowego nr 5 z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu utworzonego w związku z realizacją projektu pod tytułem przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów. Komisja rozpatrzyła sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy Dobra sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku.
analizując sprawozdanie finansowe gminy, komisja zapoznała się z następującymi materiałami: bilansem budżetu, łącznym bilansem jednostki budżetowej, łącznym rachunkiem zysków i strat, łącznym zestawieniem zmian funduszu jednostki, łączną informacją dodatkową. Pani Beata Kmieć szczegółowo omówiła i wyjaśniła sprawozdanie finansowe w powiązaniu ze sprawozdaniami z wykonania budżetu. Komisja potwierdziła zgodność danych zawartych w sprawozdaniach finansowych. Sprawdzono informację o stanie mienia z ewidencją księgową. Kontroli poddano zapisy wykonane w 2018 roku na koncie 011 środki trwałe z zawartością informacji o stanie mienia w części dotyczącej inwestycji oddanych do użytku i stwierdzono ich prawidłowość. Komisja Rewizyjna zapoznała się z uchwałą nr S okres 0954/45/6/KO 2018 w składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez burmistrza Dobrej sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Dobra za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Rozpatrując materiały dotyczące procedur absolutoryjnej Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska w Dobrej przed wydaniem mniejszego wniosku dopełnia wszelkich czynności określonych w artykule 270 ustawy o finansach publicznych. Zgromadzone materiały źródłowe, dokumenty i dane do poczynionych na ich podstawie ustaleń pozwoliły Komisji Rewizyjnej pozytywnie odnieść działania burmistrza Dobrej w zakresie realizacji wydatków budżetowych w 2018 roku. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje realizację budżetu gminy za 2018 rok i wnioskuje do Rady Miejskiej w Dobrej o udzielenie burmistrzowi Dobrej absolutorium za 2018 rok. Wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi Dobrej przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów obecnych na posiedzeniu komisji: 5 członków za wnioskiem udzielono absolutorium, 5 przeciwko wnioskowi o udzielenie absolutorium, 0 głosów wstrzymujących, 0. Podpisy komisji: Cezary Madaj, przewodniczący, Małgorzata Janczak, zastępca przewodniczącego, Sebastian Pisalski, Robert Idziak, Marcin członkowie. Dziękuję. Dziękuję za przedstawienie informacji. Przechodzimy do omawiania kolejnego podpunktu: przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej. Proszę pana wiceburmistrza o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Dobrej z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, uchwała nr SO 0955-426-KO na 2019 rok w składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Dobrej z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony w zarządzeniu nr 5/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 marca 2019 roku ze zmianami w osobach: przewodniczący Józef Gwiedzikiewicz, członkowie Renata Konowarek, Leszek Maciejewski. Działając na podstawie artykułu 13 punkt 8 i artykułu 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, w związku z artykułem 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Dobrej za 2018 rok wyraża następującą opinię. Przedmiotowy wniosek został wyrażony w treści uchwały Komisji Rewizyjnej nr 1 na 2019 z dnia 29 maja 2019 roku. Z opinii do uchwały wynika, że Komisja Rewizyjna rozpatrzyła i zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniami budżetowymi, sprawozdaniem burmistrza z wykonania budżetu miasta za 2018 rok i informacji o stanie mienia komunalnego. Opinia została podpisana przez 5 członków Komisji Rewizyjnej. W opinii Komisji Rewizyjnej Komisja Rewizyjna poinformowała, w jakich przedziałach klasyfikacji budżetowej Komisja wykonała czynności kontrolne związane z oceną wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków budżetu.
Komisja rewizyjna opisała, jak skontrolowała dokumenty źródłowe. Komisja skontrolowała terytorium wydatki bieżące, wskazując na rozdziały klasyfikacji budżetowej, które objęto kontrolą. Komisja rewizyjna dokonała kontroli zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany, długość 500 metrów, etap pierwszy oraz zadania pod nazwą remont drogi gminnej w miejscowości Gminkowice o długości 267 metrów bieżących. Komisja rewizyjna pozytywnie oceniła działalność burmistrza w zakresie dochodów budżetowych, natomiast w odniesieniu do wydatków komisja stwierdziła, że w zakresie wydatków respektowane były elementarne reguły wykonania budżetu, a wydatki ponoszone były w sposób celowy, oszczędny i gospodarny. Komisja rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu gminy oraz sformułowała wniosek o udzielenie burmistrzowi dobrej absolutorium z tego tytułu. Decyzję w tej sprawie komisja rewizyjna podjęła jednogłośnie 5 głosami za. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrej o udzielenie burmistrzowi Dobrej absolutorium za 2018 rok został uzasadniony. Pouczenie: zgodnie z przepisami artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych od powyższej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Podpisał przewodniczący składu orzekającego, członek Kolegium Józef Kościkiewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za zatwierdzeniem, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Stwierdzam, że sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2018 rok zostało zatwierdzone przez Radę Miejską w Dobrej jednogłośnie. Odczytam treść uchwały nr 982/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu Gminy Dobra za 2018 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 podpunkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rada Miejska w Dobrej po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Dobra za 2018 rok uchwala, co następuje. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2018 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do omawiania kolejnego podpunktu. Jest to głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Dobrej za 2018 rok. Kto jest za udzieleniem absolutorium, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Miejska w Dobrej jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Dobrej absolutorium za 2018 rok. Odczytam uchwałę nr 983/19 w sprawie udzielenia burmistrzowi Dobrej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 i artykułu 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rada Miejska w Dobrej po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2018 rok, sprawozdaniem finansowym wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia Gminy Dobra na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwala, co następuje. Udziela się burmistrzowi Dobrej absolutorium za rok 2018 z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo gratuluję panu burmistrzowi udzielenia absolutorium. Dziękuję Państwu radnym za ten kredyt zaufania, który mnie obdarzyliście. Wpierw udzielanie dowodu zaufania, teraz przed chwilą absolutorium jednogłośnie, także bardzo serdecznie dziękuję. Tak jak już wcześniej podkreślałem, też Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Cezary Madaj, mówił o tym, że 2018 rok był tym rokiem, gdy nastąpiła zmiana władzy i na stanowisku burmistrza, dlatego te 11 miesięcy tamtego roku praktycznie trzeba zaliczyć na poczet pana burmistrza Andrzeja Piątkowskiego, któremu też tego miejsca w tym momencie dziękuję, bo tych zadań, szczególnie tych zadań, które uzyskały dofinansowanie, z tytułu których można powiedzieć w cudzysłowie, na razie pozyskaliśmy środki finansowe, bo przecież te projekty cały czas rozliczane było sporo. Tym największym była właśnie ta fotowoltaika, o której pan przewodniczący też wspominał, ale też i targowisko, przedszkole, oczyszczania ścieków. Te wszystkie zadania jeszcze rozliczamy i te pieniądze próbujemy z powrotem, poza tymi zaliczkami, które z tych programów otrzymaliśmy, próbujemy z powrotem do budżetu odzyskać, tak aby móc zacząć inwestować te środki finansowe w następne przedsięwzięcie. Także bardzo serdecznie dziękuję Państwu radnym, dziękuję panu burmistrzowi Piątkowskiemu. Oczywiście mam zamiar w kolejnych latach budżet realizować celowo, środki też celowo wydawać na tyle, ile się da oszczędnie. Oczywiście też nie starając się zwiększać nadmierne zadłużenie naszej gminy. Oczywiście trzeba też to robić w porozumieniu z radnymi, z sołtysami, z dyrektorami, kierownikami jednostek organizacyjnych, bo to, co uchwalimy, później oni też realizują. Bardzo serdecznie w tym miejscu chciałbym podziękować pani skarbnik Beacie Kmieć, bo jest to bardzo profesjonalna i pracowita osoba i dziękuję za wszystkie działania, które pani czyniła, tak aby to absolutorium dzisiaj mogło stać się faktem. Bardzo serdecznie pani skarbnik dziękuję i chciałem być panem przewodniczącym skromny pustyk kwiatu, żeby nas wyrazem naszej wdzięczności na pani ręce wręczyć. Proszę pana burmistrza o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę pana. Na
wniosek kierownika środowiskowego domu samopomocy w Żerowicach zwiększa się dochody zadań własnych w rozdziale 852.03 o kwotę 5093,21 zł. I na wniosek dyrektora zespołu szkolnego przedszkolnego w Dobrej zwiększa się plan finansowy tej jednostki w rozdziale 801.01.09.07 o 4171 zł. Otrzymaliśmy informację od wojewody wielkopolskiego, że mamy zwiększoną dotację w kwocie 42 770,72 zł w rozdziale 801.53 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne. Jeżeli chodzi o wydatki, wydatki zwiększa się o kwotę 239 458,54 zł i tak, przeznacza się je na 39 tysięcy, rozdział 616, paragraf 4270, na realizację zadania remont nawierzchni drogi gminy miejscowości Krawczew na nawierzchni o numerze ewidencyjnym 537/7 i 229 o długości około 600 metrów. 5090,21 zł to są środki, które pochodzą z oto samą kwotę zostały zwiększone dla finansowych dochodów własnych SD. Ta kwota znalazła się po stronie wydatkowej na zakup materiałów. 16 000 zł są to środki, które są przeznaczone na zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury w Dobrej ze względu na to, że Powiat Turecki podjął uchwałę 29 maja w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów organizacji powiatowo-gminnych dożynek. 7 000 zł zwiększa się rozdział 852-95 paragraf 605 na przebudowę wyposażenie pomieszczeń na potrzeby utworzenia klubu Senior Plus w Dobrej. Są to środki potrzebne na wykonanie dokumentacji dotyczącej projektu branży elektrycznej, sanitarnej, projektu architektoniczno-budowlanego. Rozdział 801.01.04 4175 zł. Jest to zwiększenie planu finansowego zespołu szkolno-przedszkolnych w Dobrej w związku ze zwiększeniem dochodów. 40 000 zł zwiększa się plan finansowy urzędu w związku z adaptacją obiektu przy ulicy Kościuszki pod Górą Przedszkolą na potrzeby Archiwum Zawodowego Urzędu. 10 000 zł w udziale 613 paragraf 630.0. Pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego realizującego w ramach programu likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich zadania budowa chodnika wraz z autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 miejscowości Rzymskowe Gierka w Drugi. 1788 zł zwiększył plan finansowy urzędu w związku ze wzrostem opłaty za śmieci. Podobna sytuacja w rozdziale 595 2200 opłaty za śmieci na targowisku. 5 000 są to środki na opracowanie programu pomocy użytkowego dla zadania przebudowy drogi gminy Długa Wieś Dobra. 36 842,01 zł zwiększenie planu finansowego urzędu z przeznaczeniem na dotację dla OSP na wykonanie instalacji elektrycznej oraz pomieszczeń sanitarnych budynków straży przy ulicy Dekreta. 36 842,01 zł i kwota 6 000 zł to jest dopłatka do dotacji z RSW i A dla straży. 2600 przeznacza się na zakup usług remontowych w budynku urzędu. 900 zł zwiększa się plan finansowy z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego dla zadania przebudowy i wyposażenie targowiska. 3690 zł zwiększenie planu finansowego na usunięcie awarii elektrycznej w sali sportowej w Wielkiej Wsi. 21 tysięcy złotych wykonanie monitoringu na terenie miasta Dobra. 1400 zł zwiększenie planu finansowego zakładu przeznaczenie na wynagrodzenia i pochodne. Środki, które znalazły się po stronie dochodowej na zakup podręczników, również znajdują się po stronie wydatkowej. Zasilą te środki plan finansowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrej 32 381,76 zł i szkoły w Piekarach 10 388,96 zł.
Zmniejsza się natomiast o kwotę 54 tysiące złotych plan finansowy na zadanie przybudowy tych gminy w miejscowości Stachowice o długości 791 metrów bieżących w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Dokonuje się przeniesień, dokonuje się zmiany w Funduszu Sołeckim Żerownic polegającej na wycofaniu się z realizacji zaplanowanego zadania pod nazwą przybudowy gminnej w miejscowości Żerownice, kwota 15 tysięcy złotych. Zwiększono o 3 tysiące środki na usługi związane z organizacją festynu rodzinnego. Wprowadzono do realizacji nowe zadanie remont tartanki przy placu zabaw w Żerownicach. 2,5 tysiąca złotych za zakup sprzętu do utrzymania zieleni, 7 tysięcy złotych. Utwardzenie drogi gminnej położonej na działce nr 310 w miejscowości Żerownice, 500 złotych. I wykonanie monitoringu na placu zabaw w Żerownicach 2 tysiące złotych. Dokonuje się również zmian w Funduszu Soleckim Długi Wsi, gdzie środki były przeznaczone na prace remontowe na stadionie. Był tam zaplanowany paragraf zakupu usług remontowych. Przenosi się, zadanie się nie zmienia, przenosi się tylko z zakupu usług na zakup materiałów te środki. Zmiany dokonuje się również w Funduszu Soleckim Łęgu Piekarskiego. Zmniejsza się środki na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łęk Piekarski, kwota 7989,66 zł, a przeznacza się je na zakup namiotu plenerowego 2200, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pieka 5789,66 zł, 5000 to jest kwota, która została przeznaczona na wykonanie dokumentacji drogi gminnej położonej w Łęku Piekarskim o długości około 630 metrów. Przeniesienia są również w planie finansowym szkoły w Piekarach, jak i w Dobrych. Przenosi się środki z rozdziału 801.01 i 04 na 801.50 i 49. Są to zmiany zmierzające do zabezpieczenia środków na realizację zadań wynikających, wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2019. Przeniesienia również są w planie finansowym Funduszu Soleckiego Rzymska. Polegają one na zmniejszeniu środków na zadanie modernizacji świetlicy o kwotę 4,98 zł. Zmniejsza się również zakup materiałów na organizację festynu rodzinnego 600 zł 1 grosz i przeznacza się na zakup usług w związku z organizacją festynu rodzinnego. Przeniesienie w planie finansowym urzędu, zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 921.95 na 852.95 5000 zł w związku z realizacją projektu Senior Plus i 54 zł przeniesienie w planie finansowym Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych celem zabezpieczenia środków na opłaty za śmierć. Dokonano również zmiany zadania z wykonania dokumentacji na zadania na podporowe uwagi środki dla studiów oświetlenia ulicznego i drogowe na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie miasta i gminy Dobra 88 tysięcy, rozdział 915. I dokonano zmiany nazwy zadania z przebudowy drogi gminnej Dobra Linne na remont drogi gminnej Dobra Linne Ostrówek, rozdział 616, paragraf 650, kwota 39 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję za zreferowanie informacji. Czy są jakieś zapytania? Ja chciałem się zapytać. Bardzo proszę. Pani Bogatki, bo ta droga tutaj, że jest na Długiej Wsi, pamiętam 5 tysięcy bodajże przeczytała. Gdzie to będzie ta droga? Wyszko? Już mówię, to chodzi o pewnie o dokumentację tam. Te pieniądze są przeznaczone na wykonanie na jakichś części planów funkcjonalnych, które poprzedzają się dokumentację. Chodzi o drogę, która dzieli już miasto od Długiej Wsi. Tam prawie naprzeciwko pana sołtysa, pana radnego Zbyszka Gila w osiedle, która wchodzi. To chodzi o tą drogę. Ze względu na to, że pojawiła się możliwość złożenia wniosku na program rozwoju obszarów wiejskich, na dofinansowanie właśnie budowy tego typu dróg.
No ale żeby móc te wnioski złożyć, muszę mieć dokumentację, trzeba mieć, znaczy wniosek już został złożony, to jest kwestia tego, że teraz musimy do tego dokumentację i te plany funkcjonalne, użytkowe no, dopracować tak i je złożyć, w związku z tym no, ktoś musi to zrobić za określone pieniądze, dlatego ta pozycja się pojawiła w zmianach budżetu, a chodzi konkretnie o tą drogę, o której już wcześniej wspominałem, osiedle. Nie wiem, jak to nawet na ciebie bym chciał. Nie, to jest przedłużenie tych ulic owocowych, Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej. Tam dzieli te ulice właśnie ten staż i dlatego nie możemy na razie przez ten staż się przedostać, dlatego tą stroną Dobra, Długa Wieś naprzeciwko Pana Radnego Gmina, ta droga co chodzi, to nowe budują się. Na starsze ulice będzie wtedy łatwiej. Bardzo proszę, Pani Radna Matyja. Komisji o przedstawienie opinii na temat przedstawionego projektu uchwały. Pan radny Marcin Marciniak. Pani radna Anna Jasiak. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został załączony w materiałach przygotowanych na dzisiejszą sesję, dlatego nie będę go odczytywał. Radni mieli czas na zapoznanie się z nim. Proponuję przejść do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za jego przyjęciem, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jednogłośnie. Przystępujemy do omawiania kolejnego podpunktu. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 19-26. Projekt numer 985/19. Proszę Pana Burmistrza o przedstawienie projektu uchwały. Poproszę Panią Skarbnik. Szanowni Państwo, dokonane zmiany w budżecie spowodowały, że na dzień dzisiejszy dochody ogółem Gminy Dobra wynoszą 34 746 978 zł. Na co składają się dochody bieżące 28 211 392 17 groszy oraz dochody majątkowe 6 535 585 zł 85 groszy. Jeżeli chodzi o wydatki, to wydatki ogółem wynoszą 34 395 954 52 groszy. Spodziewane na wydatki bieżące 5 458 753 15 groszy i wydatki majątkowe 8 937 201 37 groszy. Dokonane zmiany w budżecie nie zachwiały wskaźnikami, które gmina musi spełniać. Zgodnie jeszcze ze wskazaniem RIO mamy, ujmowaliśmy w 2019 roku umorzenie pożyczki, które nastąpiło w lutym. Była to kwota 82 508 zł 25 groszy. W WPF mieliśmy w kolumnie wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu i ta kwota była wpisana po prostu 82 508 25. RIO nam wskazało, że ta kwota należy uzupełnić ze znakiem minus, co zostało w tej uchwale również zmienione.
Także dziękuję bardzo. Dziękuję za zreferowanie informacji. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Widzę, że nie ma. W takim razie zamykam dyskusję. Projekt uchwały również został załączony w materiałach przygotowanych na dzisiejszą sesję. Radni mieli czas, żeby się z tym zapoznać. Dlatego przystępujemy do przegłosowania projektu uchwały. Kto jest za jego przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jednogłośnie. Przystępujemy do omawiania punktu 11. Wolne wnioski i informacje. Tutaj na początku udzielam głosu panu burmistrzu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja bardzo serdecznie chciałem w tym punkcie podziękować wszystkim sołtysom, kołom gospodyń wiejskich, wszystkim tym osobom, które zaangażowały się w Dni Dobrej, w organizację Dni Dobrej. Dziękuję panu wiceburmistrzowi, pracownikom Urzędu Wiejskiego, panu dyrektorowi Jastowi Gajewskiemu, jeszcze pan dyrektor Mielczarek, bo musiał odejść, pan dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej, kierownik, przepraszam, wraz z pracownikami. Naprawdę dużo pracy było włożone w organizację tych dni dobrej, ale z tych informacji, które do mnie docierały od mieszkańców, z rozmów, które przeprowadzaliśmy, no wszystkim się podobały. Organizacja tych dni dobrej, pogoda też nam fajnie dopisała. W związku z tym, że sołtysi też, no co prawda 10, mam na 27 osoby zorganizowała ekipy, które startowały w różnego typu konkurencjach, które były przewidziane. To też przyniosło dużo atrakcji. Dziękuję panu Jankowi Jeruskiemu, radnemu naszemu, który też tam włożył w pierwszy dzień i w drugi dzień mnóstwo pracy klubowi sportowemu Wichę, panu Grzegorzowi Łakomińskiemu, który też pozyskał środki finansowe na Fundacji Tesco, gdzie razem mogliśmy to wpleść też w Dni Dobrej i było tych atrakcji dla dzieciaków dosyć dużo przewidzianych. Dziękuję też sponsorom, którzy się pojawili w postaci właśnie państwa Smolińskich, Zakładu Farku, który też ufundował wodę. Gmina Spółdzielnia Samopomocowska, ale nie wiem, czy kogoś pominąłem. Także bardzo serdecznie naprawdę wszystkim dziękuję za zaangażowanie i za obecność na tych dniach dobrej, bo myślę, że przy tej pogodzie warto było się pojawić. Po prostu gospodyń wiejskich też emocje budził. Także bardzo serdecznie dziękuję paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za to, że mało tego, że przygotowały te dania konkursowe, to jeszcze nas wyżywiły. Także bardzo się cieszymy i dziękuję naprawdę wszystkim, którzy się zaangażowali w organizację tych dni dobrej. No i myślę, że za rok się spotykamy znowu. Musimy najpierw uchwałę przyjąć. Ale jeszcze trochę mamy czas. Dziękuję bardzo. Pan wiceprzewodniczący, proszę. Szanowni Państwo, bardzo burzliwie dosyć było jakiś czas temu właśnie zbiórek folii rolniczych. I okazało się, że jest firma w Szatku, która przyjmuje te folie i wszelkie rodzaje odpady rolnicze za darmo. Całkowicie za darmo przyjeżdża i już nawet między innymi mojego znajomego odbierała dwa tygodnie temu. Nawiązałem kontakt z tą firmą i przygotowałem tutaj wstępną taką urendę, na jakiej zasadzie to będzie się odbywało. Urząd Miejski w Dobrej informuje, że istnieje możliwość bezpłatnej zbiórki odpadów rolniczych. I co to się kwalifikuje do tych odpadów rolniczych? Jest to folia posiada kiszonka, to jest stretch, folia miękka, produkowana w kolorach białym, zielonym, czarnym, brunatnym. Folia półkiszonka, czarna, grubsza folia. Folia ogrodnicza, tunelowa i perforowana różnych typów, z wyjątkiem folii podkładowych oraz włóknin. Zużyte worki po nawozach, zużyte big bagi i worki raszlowe. Odbierane będą tylko odpady wyżej wymienione. Nie będą odbierane siatki, sznurki czy baniaki plastikowe. I na jakiej zasadzie będzie się to odbywało? Firma powstanie kontener na około 2 godziny, bo no, nie objeżdżają do małych gospodarstw, dlatego że no, dosyć odbierają za darmo, czyli na własny koszt trzeba było dowieźć, powiedzmy, nie wiem, do sołtysa czy w jakimś tam wyznaczonym miejscu. Jeżeli jest rolnik, który ma zgromadzone dość sporo tych odpadów, to również może, to jest podany numer telefonu, może skontaktować się z firmą, firma podjeżdża, zabiera. Warunkiem jest to, żeby wstępnie oczyścić ziemię. Ja się pytałem, czy to muszą być jakieś czyste. Nie, to bo wiadomo, że nie ma, ale wiadomo, że nie zginąć od razu, nie
żeby nie było więcej ziemi jak tej woli, no i żeby było w miarę pozwijane, bo jeżeli to będzie gdzieś tam fruwające, to no trudno jest to załadować w jakiś sposób. Ja takie kurendy rozdam, jeszcze pójdą osobiście pisma do sołtysów, żeby no, poinformować mieszkańców, powiedzmy tam na 18, czy bo chyba przyjeżdża również w godzinach popołudniowych czy wieczorowych, żeby rolnicy się tam zjednoczyli w jedno miejsce, te folie dostarczyli, załadowali to temat. I to jest bezpłatnie odbierane. Myślę, że warte uwagi, dlatego że no, my musimy, jeżeli by to poszło przez, nie może być to w ogóle odpadem komunalnym, ale jeżeli ktoś tam gdzieś by w koszu to umieścił, no to idzie na rachunek gminy jako koszt utylizacji. A tutaj mamy bezpłatnego odbiorcę, który może odebrać takie odpady. Dziękuję bardzo. Ja do posesji dostanę do Państwa. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać Państwa? Pan radny Jan Kierdziński, proszę pierwszy podnieść rękę. Ja tutaj, panie burmistrzu, mam takiego swojego rejonu, tego gdzie jestem radny. No, to mam takie dużo jeszcze pytań, w ogóle panu naszym tutaj. Te kosze są tak okropnie zniszczone, że w tej chwili nie ma tych koszy, a najgorsza sytuacja to jest w Gastelni. Bo tam w ogóle nie ma kosza. Ja tam chodzę i patrzę, te dzieciaki, ten piasek, te po lodach, po wszystkich kładą i tam jest w zasadzie taki bałagan. Po prostu przydałyby się te kosze, właśnie ten temat poruszamy już, ale jakoś no, nie poszło. Jeszcze druga sprawa to jest światło pana Smolińskiego. Tam my tu już tutaj kolegą Zbyszkiem tyle lat czasu, nie lat, bo to nie to bardzo dobrze, że ta sprawa też się posunęła. No i sprawa jest studzienek na dekertach. Ja interpelację składałem, panie burmistrzu, pamiętam, a chyba nie jeden, dwa miesiące temu na uszy. Jak wstanę, bo tak stoję, i tam na to kłonki może grają, bo to nic nie robi. No i jeszcze czwarta sprawa jest sprawa, jak wygląda sprawa zakupu tego destrukcji, nie? Bo wczoraj akurat do Błędna jechamy, tam ładują już trochę. Z tej kupy wielkiej tam nie dostały szansy, to może dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, tam pan radny Manej jeszcze ma pytania, tak? Tak, ja mam dwa wnioski do, że za pośrednictwem urzędu pana burmistrza, co prawda, było do naszego radnego powiatowego, może jednak gmina stosuje jakieś pismo do zarządu dróg powiatowych o uporządkowanie troszeczkę drogi powiatowej na odcinku Dobra Piekary i Skęcznie w Ciele, a szczególnie na odcinku Piekary Januszówka, gdzie dużym problemem zrobiły się gałęzie drzew, które no, kolokwialnie mówiąc wyszły już na ulicę. Systematycznie je przycinamy lusterkami, można by powiedzieć, ale myślę, że niepewny droga boli się niższą pojazdy i wniesie też to duże niebezpieczeństwo w użytkowaniu drogi, bo chociażby pierwszy wyjeżdżając z Dobrej w kierunku Piekar jest tak zarośnięty, że tam odsuwają się pobocza, nawet nie widać czy sprzeciwka co się dzieje, to naprawdę zrobiło się bardzo miejsce newralgiczne, podobnie jest w dalszych odcinkach, gdzie te gałęzie już naprawdę wyszły w obrys jezdni asfaltowej. I drugi mój taki wniosek też do pana burmistrza, jeśli można, ja już tutaj sygnalizowałem panu zastępcy, chciałbym niemniej jednak oficjalnie, żeby mieszkańcy o tą sprawę byli spokojni, wiedzieli, że coś się dzieje, a mianowicie, czy można by złożyć w imieniu mieszkańców wniosek do Wód Polskich o zrzut wody do kanałów znajdujących się w dorzeczu parku. Bo w zeszłym tygodniu miało miejsce spotkanie, na którym spotkali się dyrektorzy, kierownicy, jak i mieszkańcy oraz inne osoby mające wpływ na zarządzanie zbiornikiem Jeziorsko. Wyszła tam właśnie taka sytuacja, gdzie na wniosek sołtysa Zmajgu Biekarskiego odnośnie takiego zrzutu zasugerowano mu, że lepszą opcją byłoby, jeżeli by gmina wystąpiła o taki zrzut w imieniu większej ilości mieszkańców, czy też Sołec, a dotyczy to szczególnie właśnie tutaj Sołec nad Warciańskim, bo jak Państwo wiedzą, w trakcie budowania zapory na Jeziorsku cała dolina był problem z zalewaniem terenów, później kilka lat jeszcze po wybudowaniu zapory były dość wysoki poziom tych wód. Zrobiono pierwotnie meliorację całego terenu. Jak osoby, które znają
że tak powiem, zasady działania meliorracji wiedzą, że jest to system odwadniania i nawadniania gór. W naszym przypadku, pomimo założenia wielu zasób i tak dalej, rowy te tylko służyły do odwadniania. I teraz, po wielu latach, koryto rzeki Warto obniżyło się o kilka, można powiedzieć, nawet metrów. Pomału stajemy u progu problemu z wodą gruntową na terenie właśnie sołec przyległych do Warty. Stąd ten wniosek, aby po prostu Wody Polskie przychylili się do tego wniosku o zrzut i ewentualnie w ogóle zajęły się może konserwacją i drożnością tych wszystkich rowów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie proszę pana burmistrza o udzielenie odpowiedzi. Szanowni Państwo, to już kończąc te podziękowania, które zacząłem na początku tego punktu, bo uciekło mi podziękowania dla dwóch strażaków i dla policji, bo oczywiście ta obstawa była należyta w tym roku Dni Dobrej i bardzo się cieszę. I Stowarzyszenie Przyjaciół Świdowskich też pamiętałem, że były te tytuły, znaczenia, podziękowania, także też bardzo serdecznie dziękuję. A wracając do tych pytań, wniosków, które były zadane. Wie pan radny Dziewicki z Wiślany Kosze Parku i przy Piaskownicy, to poprosił pana kierownika, już jest najwyżej sprawdzimy, zobaczymy, jak ta sytuacja wygląda, chyba że pan kierownik już coś więcej wie na ten temat. Mogę na bieżąco odpowiedzieć, tą sytuację oczywiście znamy. To wszystko wynika z wandalizmu, jaki panuje tutaj. Proszę Państwa, mówię, że znamy tą sytuację, jaka panuje w naszych parkach, na terenie łącznika pomiędzy Plasem Wojska Polskiego a ulicą Parkową. Wszędzie niestety jest to wandalizm naszych młodocianych mieszkańców. Mamy zamówione elementy do koszy, które będą w najbliższym czasie montowane. A jak to wygląda, to można samemu sprawdzić. Po prostu te kosze są kopane, są do nich rzucane petardy, rozbijane, tłuczone butelki, nawet wyrywane, obruszone. Znamy tą sytuację. Kwestia oświetlenia przy zakładzie miejscowym pana Skolnickiego, już kilkakrotnie oczywiście przez pana radnego też kilka poruszana. Zastanawiamy się nad kwestią tego, czy tutaj to oświetlenie realizować w ramach spółki oświetleniowej, czy też podejść do tematu samemu. Myślę, że w niedługim czasie będziemy musieli tam ostateczną decyzję też podjąć i ja tutaj też obiecuję, że ze swojej strony, bo już tutaj raz na ten temat był tam poruszany, postaramy się w niedługim czasie ten temat się rozwiązać. Tak? Nie jestem w stanie dzisiaj obiecywać, czy to będzie za tydzień, czy za miesiąc, czy za dwa, ale na pewno jest to jedno z tych pierwszych działań, które w tym temacie dotyczącym oświetlenia i rozstrzygnięcia tego problemu będę chciał realizować. Co do spółdzielnych na ulicy Dekreta, było mi tak, pan radny to robił na piśmie, tak, tą wtedy interpelację, było przekazane pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Turku. No do dzisiaj się nic nie zdarzyło. Ja sam osobiście rozmawiałem z panem kierownikiem Paruszewskim, kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych, na ten temat zwracałem uwagę, no cały czas się tłumaczy nawałem pracy i zadań, które są do realizacji w stosunku do tych potrzeb, które są do zrealizowania, ale poproszę jeszcze i pomagę w tym temacie pana kierownika. Co do destruktu, bo tutaj pan kierownik Świętochowski, tutaj trochę więcej jest w temacie, bo ostatnio wiem, że miał przyjemność rozmawiać przedstawicielką Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Także bardzo proszę o wysłuchanie. Szanowni Państwo, w ubiegłym roku wystąpiliśmy o 10 tysięcy ton destruktu. Na początku tego roku ponowiliśmy to pismo. Ta hałda, która jest w Szczerach Generalnej Dyrekcji na placu, jest z 10 km drogi krajowej, która była ścierana w tym roku, chyba do połowy czerwca. Na dzień dzisiejszy do końca czerwca trwają obmiary tej ilości, która tam była. Z tego co wiem, bo jestem w stałym kontakcie z panią, która dysponuje tym destruktem, jeżeli będzie możliwość jego transportu i wywozu, na pewno dostaniemy. Na pewno dostaniemy 10 tysięcy ton. Wszystkie gminy, które złożyły wniosek, dostaną porówno, tak
także proszę się nie spodziewać jakiejś ogromnej ilości. To po pierwsze, a ta kubka tego destruktu, którą Pan mówi, że znika przejeżdżając, to jest obiecania z ubiegłego roku na budowę kanalizacji gdzieś tam na jakiejś drodze w Koninie, więc to już było, że tak powiem, zabezpieczone dla miasta Konin i ta część po prostu do nich wyjeżdża. Reszta będzie do podziału na inne gminy. Być może początek, połowa lipca już będziemy mogli towar zgłosić na nasz teren. Nie wiemy też, zaznaczam, bo rozmawialiśmy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, czy dostaniemy destrukt za darmo, tak w ubiegłym roku, czy będziemy po prostu za niego płacić. Jeżeli będziemy płacić, nie wiemy też, jaką kwotę za tonę. Też to są takie kilka niewiadomych, na które po prostu czekamy na odpowiedź. Dziękuję bardzo. Co do kwestii interpelacji, czy przepraszam, interpelacji wniosków pana radnego Badaja, uporządkowanie drogi powiatowej, gdzieś około półtora, nie jestem posiadany tych pism, dlatego gdzie będę tak mówił terminami, około półtora tygodnia temu wystosowaliśmy pismo do zarządu dróg powiatowych, dokumentację fotograficzną, jak wygląda pobocze tej drogi, czy pobocza tej drogi, tam nawet znaków nie widać za trawy i tych drzew. No do dnia dzisiejszego żadnej odpowiedzi nie otrzymaliśmy, ale na początku tamtego tygodnia, wtorek albo środa tamtego tygodnia widziałem się z panem starostą i między innymi też ten temat poruszyłem, miałem na telefonie zdjęcia, przesłałem na jego telefon, no miałem interweniować też u pana kierownika zarządu dróg powiatowych i tą sprawę no jakoś sfinalizować, żebyśmy to trochę bezpieczniejszych warunkach jeździli, bo to już nie jest kwestia samego tylko wyglądu, ale też bezpieczeństwa, na to też pan radny tutaj zwraca uwagę. Także no, ten temat jest dziś napilotowany, tylko efekty są na razie takie, jakie są. Co do wniosku do Wód Polskich o zrzut wody do kanałów do Rzeczy Wartych, myślę, że no, jest to temat do jakby załatwienia z naszej strony. Taki wniosek możemy napisać, tylko kwestia znowu jest z tego, czy i na ile będzie on skuteczny. To ja pamiętam jeszcze, jak pan, nie ma, jak pana sołtysa Sekury, pana wiceburmistrza nawet, ten rów czy Ciech przebiega, gdzie też opowiada mi tą swoją historię, ile lat walczyli o to, żeby ta woda się w tym kanale pojawiła i wiemy, że w tamtym roku tej wody trochę się tam pojawiło poprzez ten zrzut ze zbiornika. Co będą za efekty, no to pewnie tego na dzień dzisiejszy nie wiemy, ale tak jak tutaj pan radny sugerował, należy takie pismo złożyć i takie pismo wystosujemy z taką prośbą. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Widzę, że nie ma. W związku z tym, że porządek 9 sesji Rady Miejskiej w Dobrej został wyczerpany, zamykam obrady 9 sesji Rady Miejskiej w Dobrej. Dziękuję wszystkim przybyłym za udział. Dziękuję wszystkim radnym. Do zobaczenia.